Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu wydawnictwa Bezdroża. Przypominam, świętujemy 20. urodziny wydawnictwa, a sposób na świętowanie jest świetny, czyli rozmawiamy i powiedziałabym, że podsycamy apetyt na życie, na podróże, na spotkania z ludźmi. Dzisiaj ostatnie z cyklu spotkań bez granic i przenosimy się na przedmieścia Waszyngtonu do korespondenta amerykańskiego Faktów TVN Martina Wrony. Dobry wieczór, a w zasadzie dzień dobry u Ciebie. Dzień dobry, to jest dopiero godzina 14, 6 godzin różnicy. Ile masz jeszcze do przeżycia przed sobą, ale teraz zarezerwowałeś czas dla nas, z czego się bardzo cieszę. Będziemy zaraz lecieć wroną po Stanach. Twoja książka wydana przez wydawnictwo Editio. Za chwilę będziemy zaglądać do środka, ale jeszcze wcześniej powiem kilka słów o konkursie, bo wiem, że ci, którzy są z nami, z pewnością czekają na informacje. Do rozdania, drodzy Państwo, w ramach świętowania 20. urodzin Bezdroży Pocketbook Touch HD 3 i specjalny limitowany termos z firmy Jack Wolfskin. Będą też oczywiście książki Marcina Wrony Wroną po Stanach z autografem autora. Konkurs trwa dzisiaj jeszcze do północy. Proszę przejrzeć dokładnie profil wydawnictwa Bezdroża, wykonać zadanie, a potem już tylko komisja, która będzie obradować, na pewno będzie miała trudny orzech do zgryzienia. Ale Marcin, ty chyba jako przewodniczący, tak myślę, w tym gronie będziesz podejmował te najważniejsze decyzje, więc konkursowe ogłoszenia już są za nami, ogłoszenia parafialne, że tak powiem. A teraz zachęcam Państwa do tego, żeby się tradycyjnie meldować, w jakich miejscach na świecie nas oglądacie, bo być może nas będą dzielić, tak jak nas z Marcinem, tysiące kilometrów, ale emocjonalnie dziś na pewno będziemy bardzo blisko. Marcin, najpierw ustalmy, jak wygląda twoje studio, bo tę, że tak powiem, ściankę, którą teraz mam przed oczami, widzimy czasami w twoich relacjach. Jak to w ogóle jest skonstruowane? Trochę takiej kuchni, gdzie jesteśmy teraz razem z tobą? Okej, to mówimy w takim razie o kuchni. Witam raz jeszcze, witam serdecznie z przedmieść waszyngtońskich. To miejsce, w którym teraz jestem, to jest jedno z dwóch studiów, z których pracujemy. To jest studio, w którym przeprowadzamy rozmowy trzykamerowe na żywo albo też nagrywane i może w tych rozmowach brać udział dwóch gości i to jest jedno studio. To studio możemy przebudować na tak zwanego green boxa i wtedy dzieje się coś bardzo fajnego, coś co ja strasznie lubię i zawsze się z tego bardzo śmieję, czyli mogę być teleportowany do studia w Warszawie i nagle pojawiam się na Państwa telewizorach, no jako osoba stojąca tuż koło prowadzącego program, albo też siedząca, mamy to wszystko idealnie opracowane, a jeszcze obok, w tamtą stronę, jest studio reporterskie, gdy czasem robię relacje na żywo, takie szybkie relacje na żywo do TVN24 albo TVN24 BIS. Tam mam przygotowane odpowiednie stanowisko, z którego robię właśnie takie szybkie relacje. Także to jest wielofunkcyjne miejsce, które wymyśliliśmy sobie razem z moim operatorem, z którym już tutaj 12 lat jestem, z Marcinem Wyszogrodzkim i to nam się idealnie sprawdza. Zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy no nie zawsze chcemy wychodzić na zewnątrz, no bo to, co się teraz dzieje w Stanach Zjednoczonych z liczbą zakażeń jest straszne, więc możemy korzystać z tych studiów. Witam w studiach TVN-u na przedmieściach Waszyngtonu. To ja Ci już informuję, że jesteś na przykład w Katowicach, w Pabianicach, Państwo się meldują ze Szczecina, z Warszawy, miejscowość Orzesze, Jelenia Góra, Gdańsk, Małopolska Cię wita, Ruda Śląska, Kraków. Bardzo się cieszę, Pani Agnieszko, że Pani też jest razem z nami. Marcin, muszę Cię zapytać, czy jesteś głodny, czy niegłodny, ponieważ ja dzisiaj obiecywałam Państwu, żeby przed dzisiejszym spotkaniem, że na pewno Państwo zgłodnieją, więc żeby nie oglądali nas na tak zwanego głodniaka, a ja dzisiaj na Twoim Instagramie zobaczyłam, że Ty jesteś biedny na diecie. Skąd ta dieta znowu? Ja wróciłem w sobotę z Polski. Spędziłem w Polsce 2 tygodnie, załatwiając dość poważne sprawy rodzinne, ale byłem u rodziców przez te 2 tygodnie. Głównie to ja gotowałem, ale gotowałem tak, żeby pojawiał się uśmiech na twarzach rodziców. W związku z tym przytyłem i gdy wszedłem na wagę po powrocie do Stanów Zjednoczonych, stwierdziłem, no trudno, znowu idę na tą drakońską dietę, stąd zielenina i strasznie niedobre rzeczy, ale muszę te 2 kilogramy zrzucić szybciutko. Ale słuchaj, tak skoro szczerze rozmawiamy, zresztą piszesz o tym wprost w książce, w pewnym momencie, kiedy piszesz bodajże o pierogach, mówisz, że wskazówka wagi pokazuje 120 kg, jak patrzę na ciebie, to tych 120 teraz na pewno nie ma, jest dużo, dużo mniej.
Nie ma tych 120, jest 107 z kawałkiem, no i właśnie chcę, żeby było 107 z kawałkiem albo jeszcze mniej, nie chcę tych 120 kg. Mój rekord w Stanach Zjednoczonych to było 130,5. Nie chcę tego, nie chcę, bo to wtedy po prostu się człowiek fatalnie czuje, wtedy trudno jest chodzić, trudno jest cokolwiek oglądać, trudno jest podróżować, zwiedzać, żyć jest po prostu trudno. Marcinie, najpierw przedstawię cię jeszcze, bo powiedziałam, że korespondent amerykański Faktów, ale to jest tylko część opowieści o tobie. Bardzo lubię zresztą twoją biografię, która się pojawia w książce, a brzmi ona następująco. Niedokończony filolog angielski, więc powiedzmy, na jakim etapie niedokończenia jesteś? O matko, przestudiowałem wszystkie 5 lat filologii angielskiej. Zostało mi jedno zaliczenie. I jak ten idiota skończony, się poddałem. A powiedziałem dosyć. Ja od pierwszego roku studiów, w zasadzie od drugiego roku studiów, pracowałem zawodowo w Radiu Kraków w pełnym wymiarze godzin. Później budowaliśmy Radio RMF i po prostu gdzieś już na to nie starczyło sił. No, tak już zostało. Mama do dzisiaj mi to wypomina, że nie skończyłem studiów, że nie zrobiłem tego jednego zaliczenia. Powiem Państwu jeszcze jedną rzecz. Ja się kiedyś reaktywowałem, wróciłem na studia, zasiadłem sobie w ławce na zajęciach i podeszła do mnie koleżanka z grupy. Przepraszam, a pan kiedy zaczął studiować? Podałem rok. Oj, to mnie wtedy jeszcze nie było na świecie. No i... Lekko deprymująca sytuacja. Już nie wróciłem na te zajęcia. Ale Marcinie, ale szczerze mówiąc, kiedykolwiek ktoś cię w ogóle zapytał, czy masz tytuł magistra, mam wrażenie, że w pracy liczą się umiejętności, a ten papier, powiem ci szczerze, że jak sobie przypominam wszystkie redakcje, w których byłam, w zasadzie nikt mnie nigdy nie pytał o papier. Wiadomo, że się inaczej to liczyło, kiedy się gdzieś było na etacie, bo to są już kwestie prawne. Ta. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnianie, to chyba nie ma wielkiego znaczenia, jeżeli masz umiejętności, wiesz, talent, doświadczenie. Weronika, tak, ale to jest problem. To jest problem, jak na przykład mówię moim dzieciom, Jankowi, Mai, musicie się uczyć. Musicie mieć teraz. Nie tak ważne, tata, ale proszę cię, ty przecież nie masz studiów. O czym ty mówisz? No i to jest wtedy problem, no. To jest wtedy problem. Zaczęliśmy od błędów młodości w takim razie. To wracam do tej biografii. Wspomniałaś to też już sam. To największy błąd mojej młodości. Będziemy kontynuować, bo mamy dużo czasu na rozmowę. Wspomniałaś już o tym, że współtworzyłeś Radio RMF. Jesteś od początku istnienia w stacji TVN, od początku istnienia stacji oczywiście. No i pojawia się w tej biografii rok 2006, kiedy wylatujesz do Ameryki i piszesz w książce, że wydawało mi się, że to będzie taka tymczasówka. Kilka lat i powrót. To jak to się stało, że z tych kilku lat zrobiło się kilkanaście, no w tym momencie 14 lat. 14, tak, to był 27 listopada roku 2006, gdy wylądowałem tutaj w Waszyngtonie. Zawsze chciałem w Stanach Zjednoczonych trochę pomieszkać i zobaczyć Amerykę od środka. Bywałem w Stanach Zjednoczonych regularnie, raz do roku, dwa razy do roku, od chyba 91 albo 90 roku. No i marzyłem o tym. A jak się ma marzenia, to one się spełniają. I najpierw były 2 lata. Po tych 2 latach na tyle mi się spodobało, że przedłużyłem o rok, o 2 lata. I nagle się okazało, że ani Maja, ani Janek nie spędzili ani jednego dnia w polskich szkołach. Że ich cały tok edukacyjny jest związany ze Stanami Zjednoczonymi. Że powrót do Polski to byłoby stworzenie przede wszystkim dzieciom ogromnych problemów. I to tak się dzieje, że nagle się orientujesz, o kurczę, to już jest punkt bez odwrotu. Trzeba jakby dobrnąć do końca pewnego rozdziału, żeby zastanowić się nad tym, czy zamykamy tę książkę i otwieramy nową, czy piszemy kolejny rozdział tej samej książki. Napisali kolejny rozdział tej samej książki, mało tego, stworzyli rodzinne dzieło, bo Maja i Janek są współautorami książki Wroną po Stanach. Powiedzmy o tym, że Maja się urodziła jeszcze w Polsce i trafiła do Stanów Zjednoczonych, kiedy miała 3 lata. Janek już przyszedł na świat za oceanem. Powiedz, kiedy w ogóle pojawiła się taka koncepcja, że tworzycie to dzieło wspólnie? Bo to jest oczywiście coś, co bardzo łączy, ale też umówmy się, może być to zarzewie konfliktów, bo każdy ma swój pomysł na książkę, każdy ma swoje ego pomysły. Było bezkonfliktowo, czy iskrzyło też czasami?
Wiesz doskonale, że ludzie pracujący w tej branży, w której i ja pracuję, mają potężne ego. Zatem o konflikty na tym polu nie jest trudno. Ja muszę teraz powiedzieć i to bardzo szczerze, z ogromną wdzięcznością, że pomysł, aby włączyć Maję i Janka w pisanie tej książki, padł kiedyś podczas rozmowy z opiekunką książki z ramienia wydawnictwa Editio, podczas rozmowy z panią Eweliną Burską, i ona rzuciła, z tego co pamiętam, tak dość od niechcenia, a może by tak Maja i Janek też coś napisali, no może, nie wiem, pójdę, porozmawiam. I nagle się okazało, że tak, że i Janek, i Maja, zwłaszcza Maja, bardzo mocno w to weszli. Janek sam przyznaje podczas jednej z rozmów, która znajduje się na YouTubie, że jemu pisanie idzie wolno, on nie lubi pisać, ale gdy zobaczył to wszystko, co zrobił, i gdy zobaczył, że to jest w książce, to poczuł ogromną dumę. Zatem to, że nasza trójka czasem ma kompletnie inne spojrzenie na sytuacje, w których się znajdujemy, no widać jasno w tej książce. Ja Hawaje kocham, Maja Hawajów nie lubi. Dlaczego? Dlatego, że tam jest za ciepło, ale ja z kolei nie znoszę, jak jest zimno. Ale mimo wszystko jakoś razem podróżujemy, jakoś razem funkcjonujemy, nie pozabijaliśmy się, jest okej. Muszę cię zapytać o ten moment, dzisiaj sobie będziemy uruchamiać wielokrotnie taki wehikuł czasu, kiedy jesteś tuż przed tą decyzją, że wyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych. Zawsze jest tak, że przed wyjazdem mamy jakieś wyobrażenie. Co innego, kiedy jeździmy na przykład na wakacje, bo to jest taki pobyt turystyczny i wtedy kompletnie inaczej się żyje. Co innego, kiedy Stany stają się naszą codziennością. Gdybyś miał sobie przypomnieć te emocje, wyobrażenie i zderzenie z rzeczywistością, co cię najbardziej zaskoczyło? Najbardziej zaskoczyła mnie amerykańska biurokracja, to po pierwsze. Nie zdawałem sobie kompletnie sprawy z tego, że w momencie, gdy dorosły człowiek przenosi się z jednej planety na drugą, bo to jest jakby moje wyobrażenie różnicy między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy w tym samym Układzie Słonecznym, ale na dwóch planetach. Tu jest wszystko trochę inne. Więc nie zdawałem sobie sprawy z tego, że gdy przenosisz się na tę inną planetę, musisz zaczynać od tych małych kroczków, które osoba dorastająca robi w sposób naturalny. W sposób naturalny dostaje się PESEL, gdy przychodzi się na ten świat. W sposób naturalny, gdy kończy się 18 lat, dostaje się dowód osobisty, prawda? W Polsce. Ja się znalazłem w Stanach Zjednoczonych, nie mając żadnych amerykańskich dokumentów, żadnych amerykańskich numerów typu Social Security, który tutaj pełni rolę polskiego PESEL-u. I zdobycie tego wszystkiego, zderzenie się z tą machiną biurokratyczną sprawiło, że ja w pewnym momencie no wręcz się tak w sobie załamałem. Poczułem, że nie dam rady, po prostu tego nie przeskoczę. To trwało, nie wiem, pół roku, a budowa wiarygodności kredytowej w banku, o matko, to jest kompletnie odrębny rozdział i tutaj możemy rozmawiać przez godzinę. I to wszystko trwało długie, długie miesiące. To było chyba największe uderzenie, największe zaskoczenie. Coś, z czym turysta przyjeżdżający na nawet miesiąc, dwa miesiące do Stanów Zjednoczonych się nie spotyka, bo nie musi po prostu. Bardzo mi się podoba, kiedy we wstępie piszesz o tym, że zastanawiasz się, jak przedstawić czytelnikom Stany, bo przecież jest mnóstwo książek, przewodników, i szczerze piszesz, że w zasadzie trzeba przefiltrować te Stany przez własne widzimisię, czyli pokazać swoje zakątki i też chyba swoich ludzi. Powiedzmy, że oprócz Maji i Janka, wy jesteście tutaj głównodowodzącymi w tej książce, są też goście, czyli Polacy żyjący w Stanach. Powiedzmy, kogo możemy jeszcze spotkać, i trochę o tej formule, że zadajesz cztery konkretne pytania. O co pytasz gości? Dokładnie. Książka jest podzielona na 8 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów to jest albo osobny stan, albo jakiś region amerykański, który obejmuje sobą kilka stanów. No tak jak w przypadku Waszyngtonu, to nie jest sam Waszyngton, to jest DMV, czyli District of Columbia, Waszyngton, M, czyli Maryland, V, czyli Virginia. I w każdym z tych miejsc znalazłem sobie kogoś,
kogo albo już znałem, albo go musiałem gdzieś tam wygrzebać, kto jest Polakiem albo przedstawicielem Polonii związanym z tym miejscem, tak, że staje się insiderem. No tutaj, w tym DMV, to jest sam Ponczak, postać niesamowita. Ja sama kocham miłością czystą i pełną. On jest dzieckiem Holokaustu. On był małym dzieckiem, gdy wybuchła wojna. Uciekali z mamą na wschód. On później z Europy dotarł do Ameryki Południowej, z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. A państwo mogą go kojarzyć jako człowieka, który odgrzebał deklarację o podziwie i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych z roku 26, ile dobrze pamiętam. I to jest deklaracja, w której jest kilka milionów podpisów Polaków, którzy dziękują w ten sposób za pomoc prezydenta Woodrow Wilsona przy no, odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości. Zatem jest sam Ponczak, ale na przykład na Florydzie jest Marcin Gortat, który z Florydą jest związany od początku swojej kariery w NBA, która niestety już się zakończyła, ale ja się z nim spotkałem pierwszy raz właśnie tam, właśnie gdy on zaczynał w Orlando Magic. Jest Bożena Jarnot, która jest naszym konsulem honorowym na Hawajach. Na Hawajach mieszka kilkadziesiąt lat, zna te Hawaje na wylot, zna również język hawajski, zna potomków króla Kamehamehy. Jest niesamowita. Jest pani Monika Leska w Nowym Orleanie, która jest z kolei szefową, jedną z dyrektorów, czy też jednym z dyrektorów Nowoorleańskiego Festiwalu Filmowego. Waldek Raczkowski, mój serdeczny przyjaciel, znajduje się w rozdziale o Flyover Country, który w sobie znajduje i Michigan, i Chicago, ale też te pozostałe stany, Minnesota, Dakota i tak dalej, i tak dalej. Waldek jest moim serdecznym przyjacielem, jednym z wyżej postawionych Polaków w amerykańskim przemyśle samochodowym. Major Staszek z amerykańskich wojsk specjalnych opowiada o swojej Nowej Anglii. Omar Sangare, państwo mogą go pamiętać, aktor, który zaczynał swoją karierę w latach 90. w Polsce, a później wyjechał do Stanów Zjednoczonych. On obecnie jest dziekanem Wydziału Teatralnego na Williams College, ma tytuł doktorski, a przy tym wszystkim Omar wymyślił, założył największy festiwal monodramu na świecie, United Solo, który się odbywa w Nowym Jorku. Matko, mogę tych ludzi wymieniać bez końca i oni wszyscy dostają takie same cztery pytania. Dlaczego wybrali to miejsce, gdzie są? Jaką mają anegdotę związaną z tamtym miejscem, co polecają, co jest ich ulubionym miejscem, co jest ich ulubioną miejscówką tam, gdzie oni są. Wspomniałeś m.in. Omara Sangare, on poleca m.in. odwiedzającym Broadway, Off-Broadway i Off-Off-Broadway i mówi, że w zasadzie tylko tam, w tych miejscach można zobaczyć na przykład Hugh Jackmana w autorskim spektaklu Back on Broadway, prawda? Więc pokazuje takie miejsca, które są akurat bliskie jego sercu, ale każda z tych osób, o których wspomniałeś, pochodzi z kompletnie innej bajki. Wspomniałeś Marcina Gortata. Słuchaj, muszę ci naprawdę pogratulować, ponieważ tak jak mówiłam w zapowiedzi, kiedy widziałam kiedyś zdjęcie znajomego z Gortatem, to wyglądał, przysięgam, jak krasnoludek przy nim, natomiast ty na tym zdjęciu wyglądasz, jakbyś był wyższy, więc zdradź nam sztukę, jak się dobrze ustawić do zdjęcia z koszykarzem, spotykacie się w Orlando. Tylko pokażę ten kubek, to jest mój krakowski kubek. Ja jestem z Krakowa i Kraków wszędzie ze mną wędruje. To jest zasługa Marcina Gortata. Marcin Gortat wie doskonale o tym, że jest bardzo wysoki. W związku z tym, jak nagrywamy z nim setkę, czyli taką wypowiedź na stojąco do kamery, to on rozstawia szeroko nogi i wędruje w taki półprzysiad. I wtedy jest na mojej wysokości. I on w tym półprzysiadzie jest w stanie wytrwać dobre 10-15 minut, po czym rozmowa się kończy i nagle Marcin gdzieś tam wędruje pod same niebiosa. Tutaj, jak usiedliśmy, to Marcin po prostu zjechał na oparciu maksymalnie w dół, a ja się wyciągnąłem maksymalnie do góry i dlatego to tak wygląda. To teraz już państwo wiedzą, jak się ustawić, jeżeli się nadarzy okazja, żeby z tym koszykarzem się spotkać. Marcin, będę cię dzisiaj cytować, więc będziesz słyszał swoje słowa z moich ust, ale oczywiście wszystko z twojej książki. A ja się wyprę. Nie będziesz się wypierał, ja tu za chwilę jest wszystko napisane, podetknę państwu pod oczy. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ogromna jest ta Ameryka. Żeby dojechać z Nowego Jorku do Los Angeles, trzeba męczyć się ponad 5 dni, przy założeniu, że za kierownicą spędzimy 8 godzin dziennie. Zastanawiam się, kiedy ty się przestawiłeś i kiedy na przykład, nie wiem, teraz gdzieś się przemieszczasz po Stanach Zjednoczonych i na przykład dojazd zajmuje ci godzinę, dwie, to twierdzisz, że to jest nic.
Bo ja pamiętam takie, wiesz, przeskoki nawet z małego miasteczka do dużego, że to się zajmuje trochę czasu, żeby się przestawić, że te odległości są kompletnie inne, więc jak było z tym poznawaniem tej wielkiej Ameryki? To faktycznie był problem, bo czasem nawet dojazd do moich znajomych, którzy też mieszkają na przedmieściach Waszyngtonu. To jest 100 kilometrów w jedną stronę. I wszyscy uważamy, że mieszkamy blisko siebie. Trzeba czasu, żeby zrozumieć, że to tak naprawdę nie odległość się tutaj liczy. Tutaj się liczy czas dojazdu. Amerykanie pytani o to, nie wiem, ile jest z Waszyngtonu do Baltimore. Nie mówią, że to jest, o ile dobrze teraz pamiętam, 80 mil, chyba koło 80 mil, czy też koło 80 kilometrów, mniejsza o to. Nie podają właśnie tej odległości w kilometrach, czy też milach, ale mówią, że to jest niecała godzina. I wiemy oczywiście, że to dotyczy jazdy poza korkami, bo w korkach jest w Ameryce dokładnie tak samo jak w korkach u nas w Polsce. Natomiast gdy jedziemy poza korkami, potrzebny nam jest ten czas dojazdu. Musimy się dowiedzieć, ile to zajmuje i to faktycznie tyle zajmuje. Ameryka, 50 stanów. Do jednego z nich nie dotarłeś, powiedzmy do którego? Do Oregonu. Do Oregonu nie dotarłem, do Oregonu chciałem dotrzeć już kilka razy. Miałem przygotowany nawet plan takiej podróży, która miała mi zająć mniej więcej miesiąc, czyli z najbardziej południowego punktu zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Wzdłuż Pacyfiku chciałem jechać na północ do tego najbardziej wysuniętego właśnie na północ punktu i wtedy trafiłbym oczywiście do stanu Oregon, który znajduje się między Kalifornią a stanem Waszyngton, no ale te wszystkie plany spaliły na panewce, nic z tego nie wyszło. Czekam, przyjdzie taki dzień. Oczywiście, że przyjdzie. Jeżeli chodzi o książkę Broną po Stanach, to będziemy sobie podróżować od Nowego Jorku po Hawaje, od Florydy po Kalifornię, ale jest jeszcze rzeczywiście mnóstwo stanów, o których nie napisałeś i dla mnie jest oczywiste, że ciąg dalszy Brony po Stanach nastąpi. Takie jest zresztą mniej więcej zakończenie. To czy pan redaktor już siedzi i cierpliwie pisze, czy dopiero obmyśla plan w głowie, czy tutaj wsparcie rodzinne, czyli Maja i Janek już są w takich blokach startowych gotowi do ciągu dalszego? Ja przede wszystkim pluję sobie w brodę, dlatego że gdy kończyłem pisać tę książkę w maluteńkim miasteczku Ocean Springs w stanie Mississippi, tuż koło granicy Mississippi z Alabamą, skoncentrowałem się na pisaniu i nie robiłem zdjęć. A tam było kilka tak super fajnych miejsc, które trzeba było uchwycić właśnie po to, żeby się znalazły w kolejnej książce. I straszliwie tego żałuję, że jakby kompletnie gdzieś zawęziłem swoje myślenie. Sądzę, że właśnie południe i południowy zachód Stanów Zjednoczonych to jest ten rejon, któremu będę się chciał w przyszłości trochę bliżej przyjrzeć. Teksas trochę znam, ale nie tak, jakbym chciał. Arizonę trochę znam, też nie tak bardzo, jakbym chciał. Nevadę trochę lepiej, ale w Nevadzie są niesamowite miejsca, do których można dotrzeć no w zasadzie tylko samochodem terenowym. I marzy mi się powtórka tego, co robiłem z Tomkiem Wróblewskim, który był wtedy korespondentem Radia RMF w Waszyngtonie, na początku lat 90. To znaczy, marzy mi się przejechanie Nevady wzdłuż i wszerz, ale z jednym założeniem. Samochód nie wjeżdża nawet na minutę na asfaltową drogę. Może to kiedyś zrobię. No to jest naprawdę super fajne, jak się jedzie przez opuszczone miejscowości, opuszczone osady zakładane przez poszukiwaczy złota. Jak się jedzie koło jakichś kopalni, kamieniołomów, co chwilę znajduje się łuski po wystrzelonych pociskach, no bo przecież broń ma każdy i z tej broni sobie dla zabawy tam strzela każdy. Więc to jest coś niesamowitego. To jest taki prawdziwy dziki zachód. To teraz będziemy robić przystanki w tych miejscach, które już zostały przez Was opisane. Okay. Zaczynamy od Florydy.
I powiedz trochę o tej kwiatowej ziemi, bo dowiedziałam się, że tak naprawdę Floryda ma w sobie kwiaty w nazwie, ale skąd te kwiaty tam się wzięły? No, kwiaty się wzięły stąd, że Florydę odkryli hiszpańscy podróżnicy. I to oni pierwsi tam się pojawili, oni założyli zresztą też pierwsze miasto na Florydzie, St. Augustine. Przepiękne miasto ze starym fortem, które polecam każdemu. I co ciekawe, na przedmieściach St. Augustine znajduje się polski sklep, w którym jadłem kiedyś, jakżeż to się nazywało, kiełbasianego hamburgera. O, smakowało paskudnie, ale no, tak było. Brzmi. Było, więc spróbowałem. No i właśnie oni patrząc na Florydę, zwłaszcza te południowe rejony Florydy są bardzo wilgotne, czyli są bardzo kolorowe, ta roślinność jest pełna kwiatów kolorowa. La Florida, no, czyli właśnie kwiaciarnia. No, stąd się wzięła Floryda, chociaż pewnie Amerykanie, gdyby ich teraz zapytać, Amerykanie nie znający języka hiszpańskiego, pewnie by nie wiedzieli, skąd się ta nazwa wzięła. Powiem ci, że piszesz tak, że podsycasz apetyt na podróżowanie, od razu chciałoby się spakować walizeczkę i jechać, ale jednocześnie studzisz ten entuzjazm, tak jakbyś dawał wskazówkę, najpierw, moi drodzy, trzeba porządnie popracować, podkładać trochę pieniędzy, żeby potem w pełni cieszyć się podróżą po Stanach. Oj tak. To powiedz szczerze, bo ja jednak jestem zwolennikiem trudnej, ale prawdy, żeby wiedzieć, na co się przygotować, bez takiego mamienia, że wszystko jest dostępne od ręki. Jak drogo jest w Stanach? Zacznijmy od wersji turystycznej, a potem przejdziemy do codzienności. Więc jestem turystą, planuję wyjazd na 2 tygodnie. Na ile się powinnam przygotować? Bilety plus pobyt, noclegi, przejazdy, wszystko. Zakładamy, że przyjeżdżasz nie sama, że tak. Przyjeżdżasz przynajmniej z jeszcze jedną osobą. Same i z bilety. Psem. Z psem to już w ogóle będzie taka zabawa, że ho-ho. Trzeba najpierw kupić bilety. No, te bilety nie są tanie, zwłaszcza teraz w dobie pandemii. Linie lotnicze bardzo mocno ograniczyły liczbę połączeń i te bilety są drogie. One są naprawdę bardzo drogie, chyba że się je kupi z ogromnym wyprzedzeniem, co jak wiadomo nie zawsze się udaje. Trzeba liczyć, że dla obcokrajowca, który nie ma amerykańskiego ubezpieczenia komunikacyjnego, bo w Stanach Zjednoczonych, jak ja mam wykupione ubezpieczenie na mój samochód, to ubezpieczenie również obejmuje wszystkie samochody, które ja wypożyczam z wypożyczalni samochodów. No, to świetne rozwiązanie. Ale obcokrajowiec, który do Ameryki przyjeżdża, no, musi to ubezpieczenie wykupić. I ono jest drogie. W związku z tym cena samochodu za dzień może nawet sięgać $100. Pytanie oczywiście też o to, jaki chcemy samochód. Ja pamiętam, jak wybrałem się w pierwszą samodzielną podróż po Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie lat 90. pożyczyłem samochód klasy Compact, czyli taki najmniejszy. Czy też to był nawet samochód klasy Economy, chyba jeszcze mniejszy. I zatankowałem na stacji benzynowej, poszedłem zapłacić i pani w okienku spytała mnie, czy ja płacę za ten śmieszny mały samochodzik, który tam tankował przy dystrybutorze numer tam któryś. No więc takie jest podejście do małych samochodów w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Arizonie, Nevadzie, Teksasie, to są śmieszne małe samochodziki. Jeśli nie chcemy jeździć śmiesznym małym samochodzikiem, tylko autem amerykańskim, to będzie nawet $100-kilkadziesiąt. Do tego dochodzi cena za motele. Ja nie mówię o hotelach, mówię o motelach. Te motele w czasie sezonu turystycznego, no to jest również $100-kilkadziesiąt za dobę. Do tego nam dochodzi wyżywienie, nie w drogich, wykwintnych restauracjach, ale w fast foodach. I to też jest $50 dziennie, zatem dzień potrafi się nam zamknąć w $300. No i teraz to wszystko sobie trzeba przemnożyć, do tego trzeba dodać bilety na przeróżne atrakcje, a bilet do parku rozrywki na Florydzie to też jest $100-kilkadziesiąt od osoby. Więc to jest droga zabawa, to jest naprawdę droga zabawa. Mi się na przykład marzy lot śmigłowcem na Hawajach, żeby zobaczyć z góry te niesamowite wodospady, ale na razie tego nie zrobiłem, no właśnie z powodu ceny, no mnie po prostu na to nie stać, więc tego na razie nie robię. Przyjdzie taki dzień, rzeczą niesamowitą, którą wszystkim polecam, mimo że też jest droga, to jest wlot śmigłowcem do Wielkiego Kanionu. To jest takie przeżycie, to są takie wrażenia, których nic nie jest w stanie oddać. No bo przecież ten śmigłowiec leci
nad poziomem gruntu i nagle wykonuje spadek w dół, bo przecież Wielki Kanion to jest dziura w ziemi. Tak. I on nagle wpada w tą dziurę. To jest coś niesamowitego. Na to proszę pieniędzy nie żałować. No bo to jest tak, że najważniejsze w życiu, co możemy potem sobie kolekcjonować, to są przecież wrażenia i doświadczenia, więc masz rację. Zgadzam się, że tylko na podróże, jedzenie i takie doświadczanie życia warto wydawać pieniądze. Pojawiło się hasło przed chwilą park rozrywki i powiem ci, że bardzo mnie zaskoczyłeś jedną opowieścią. Podobno są tacy, którzy w niektórych parkach rozrywki zostają już na wieczność. To było zaskakujące. Możesz rozwinąć ten wątek? No tak, jest nawiedzony dom w jednym z parków rozrywki i Amerykanie tak mają, że jak coś jest pasją ich życia, to oni chcą być później pochowani blisko tej pasji życia. Ja pamiętam historię o tym, jak słynny Harlejowiec kazał się pochować siedząc na swoim motocyklu w wielkiej szklanej trumnie, w której się cały ten motocykl razem z nim siedzącym mieścił. Ci, którzy marzyli o kosmosie, podpisują umowę na wystrzelenie swoich prochów w kosmos. Jest firma w Stanach Zjednoczonych, która organizuje takie wystrzeliwanie prochów w kosmos w sposób dość regularny. No i wreszcie ci, którzy kochają parki rozrywki, wymyślili sobie, że chcą, aby ich prochy rozsypywać właśnie w tym nawiedzonym domu. Jest to dość makabryczna historia, bo to narosło, czy też urosło do takiego problemu, że władze tego parku musiały zatrudnić specjalną ekipę sprzątającą z przemysłowym odkurzaczem, no, który wciąga to, co tam jest rozsypywane. No. To brzmi makabrycznie, ale słuchaj, państwo komentują, są też tacy, którzy przeżyli to, o czym opowiadałeś, czyli nie mówię o rozsypywaniu prochów, mówię o locie nad Wielkim Kanionem. Mega, pisze pani Małgosia. Pani Małgosiu, zazdroszczę, chociaż cały czas też się zastanawiam, czy bym się odważyła, bo ja w ogóle nie przepadam za lataniem. A skoro jesteśmy przy lataniu, to rada dla państwa, jeżeli się zorientujecie, że w tym samym samolocie siedzi Marcin Wrona, lepiej z nim nie lecieć. Podobno jesteś gwarancją problemów na wysokości. No, to prawda. To prawda. Ja zawsze jak gdzieś lecę, to informuję o tym na moich kontach w mediach społecznościowych i później, gdy tylko piszę, ok, dzisiaj gdzieś tam lecę, to od razu się pojawiają pytania, a o ile jest opóźniony lot? A czy pilot na pewno przyszedł? Tak, to prawda. Moje największe opóźnienie wynosiło 27 godzin. Kiedyś zamiast lecieć gdzieś jechałem samochodem, bo się okazało, że samolot w ogóle nie doleci. Kiedyś faktycznie połowa załogi się nie pojawiła. No, za każdym razem coś się dzieje. I ja nawet kiedyś wybrałem się gdzieś na jakiś wyjazd służbowy do Nevady razem z inną polską ekipą telewizyjną, która jest tutaj akredytowana w Waszyngtonie i oni powiedzieli, że już nigdy więcej nie będą ze mną lecieć, bo nasz lot był opóźniony 8 godzin i zamiast wylądować w Nevadzie, wylądowaliśmy w Kalifornii i z Kalifornii do Nevady musieliśmy jechać samochodami. Troublemaker taki, tak? Klasyczny. Dokładnie. Pech wszędzie za mną wędruje. Słuchaj, podsycasz apetyt na podróżowanie, ale też na bardzo konkretne jedzenie, więc ja będę tutaj spoglądała na menu, które sobie wypisałam z książki. Piszesz między innymi o czymś, co się nazywa z języka hiszpańskiego ropa vieja, co w tłumaczeniu na język polski brzmi stare ciuchy. To nie zachęca do jedzenia, ale też jest maniok z zaprawą czosnkową i uwaga, kanapka cubano. Tylko trochę ostudziłeś mój zapał kolejnym zdaniem, żeby od A do Z przyrządzić w całości własną kubańską kanapkę, trzeba założyć, że przygotowania zajmą 2 dni. No to załóżmy, ja że dlatego mamy jej te dwa nie dni zrobiłem. I co? Ja do dzisiaj sam jej nie zrobiłem, natomiast zawsze jak jestem na Florydzie, w południowych częściach Florydy, czyli tam, gdzie są imigranci, to jest właśnie Kubano. Może nie wygląda najlepiej, ale proszę mi uwierzyć, że to tak smakuje, że naprawdę mózg staje w poprzek. Więc gdy jestem w południowych częściach Florydy, tam, gdzie są imigranci z Kuby, to właśnie wędruję do albo kubańskiej restauracji, żeby zjeść ropa vieja, żeby zjeść yuca frita, albo wędruję do kanapkarni i to są właśnie takie kanapkarnie jak Enriquetas, która jest taką budą, ale te kanapki, które tam dają, są absolutnie genialne. I ja się zakochałem w kuchni kubańskiej już dawno. Później 3 razy trafiłem na Kubę służbowo i moi opiekunowie na Kubie
widząc, że wyglądam na człowieka, który lubi zjeść, zabrali mnie do restauracji nie dla turystów, ale dla Kubańczyków, ale do takich restauracji, gdzie naprawdę dobrze karmią. I ja po tych restauracjach uważam do dzisiaj, że kuchnia kubańska to jest zdecydowanie największa rewelacja. No to skoro jesteśmy przy tej kanapce, to ty też wspominasz, że kanapka była w pewnym sensie bohaterem filmu Szef, gdzie kanapka była chyba równie istotna co Scarlett Johansson, prawda? I John Favreau, który i ten film wyreżyserował, i w tym filmie zagrał. Film bardzo fajny. Film bardzo fajny, bo opowiada o walce znakomitego szefa kuchni w restauracji w Kalifornii, który no, jakby traci wolność tworzenia tego, co chce tworzyć w tejże kuchni. Przy okazji rozpada się jego małżeństwo, nie ma kontaktu z synem i postanawia wrócić do korzeni, czyli właśnie na Florydę. I razem z nim leci syn i on tam kupuje food trucka. Starego, zardzewiałego, rozwalonego food trucka, remontuje go i razem ze swoim przyjacielem, również kucharzem i z tym synem ruszają w podróż z Florydy do Kalifornii. Jadą przez te wszystkie miejsca, które są genialne. Jadą przez Nowy Orlean, jadą przez Teksas i robią te kubańskie kanapki. I ja ten film obejrzałem z Jankiem. Janek po obejrzeniu tego filmu powiedział: tato, a co to są te kubańskie kanapki? I jest tutaj w Waszyngtonie taka restauracja Mi Cuba Cafe, o ile dobrze pamiętam, prowadzona przez Kubańczyków, w której są właśnie takie kubańskie kanapki. Ja tam wziąłem Janka i on wziął jeszcze do domu te kanapki, bo tam zjadł ile mógł, ale powiedział, że to jest taka rewelacja, że on chce mieć jeszcze więcej na kolację i zabrał do domu. Stąd też się wzięła ta kubańska kanapka, Cubano, w książce Wroną po Stanach, bo to jest jeden z takich symboli. Przy czym na Kubie ta kubańska kanapka, proszę pamiętać, tam jest komunizm, tam jest kryzys. Ta kubańska kanapka absolutnie nie jest taka jak to, co Państwo widzieli na zdjęciu i to, na co przepis znajduje się w książce. Jeżeli chodzi o przepisy, to powiedziałeś w jasny sposób, że Janek jest tym człowiekiem, który ci pomaga w kuchni realizować przepisy. Natomiast ja się bardziej identyfikuję z Mają, czyli z przyjemnością pałaszuję to, co się dla mnie przygotuje i oceniam. Ale też bardzo się ucieszyłam, że masz zmiennika już teraz na trasach. Faktycznie jest tak, że się zamieniacie za kierownicą z Mają. Jakim jest kierowcą? Wiesz, zawsze rodzice się boją, bo to dziecko, bo coś. Jakim jest kierowcą? I jeszcze jest te Maja? Wszystkie okropne stereotypy, prawda, że kierownica i kobieta i w ogóle. Nie. Nie. Proszę te stereotypy natychmiast wyrzucić, bo nie ma w nich prawdy, zwłaszcza w przypadku Mai. Ja się bałem, bardzo się bałem, bo wiem, jakie ja robiłem głupoty za kierownicą, kiedy dostałem prawo jazdy w 86 roku, czyli miałem wtedy 17 lat. Maja jest mega odpowiedzialnym, mega spokojnym kierowcą i Maja ujęła mnie jeszcze jednym. Ona przez rok pracowała jako opiekunka małych dzieci po to, żeby sobie zebrać pieniądze na swój pierwszy samochód. I kupiła sobie 16-letnie auto, o które dba, którym z dumą wszędzie jeździ. Ono z zewnątrz wygląda fatalnie, ale w środku jest super. I Maja jest super fajnym kierowcą, bardzo dobrym kierowcą, jak gdzieś jedziemy, tak jak jechaliśmy na przykład z Waszyngtonu samochodem do Mississippi. To są 2000 kilometrów chyba, ile dobrze pamiętam, czy 1600 kilometrów, przepraszam. To zmienialiśmy się z Marysią i ja spokojnie mogłem się zdrzemnąć, bo wiem, że ona jeździ super. Musimy coś wyjaśnić, ja już wiem, ale musimy to upublicznić. Aha. Powiedziałeś Maja i Marysia i Państwo mogą być zdezorientowani, tak jak często koledzy Mai. Dlaczego? Nie, no ja stary jestem i mi się myli. Powiesz? Oczywiście, że pewnie. Maja tak naprawdę ma na imię Marysia, natomiast jak miała 2 latka i zaczęła mówić, to sama na siebie mówiła Maja. Nie wiem, może dlatego, że nie była w stanie wypowiedzieć słowa Maria. I to już tak zostało. I ona od tych 15 lat z okładem jest dla wszystkich, dla rodziny, dla znajomych, dla przyjaciół, jest Mają. Ja natomiast czasem mówię na nią Maja, czasem mówię Marysia, czasem mówię Maria, czasem mówię Marian. O.
I jest w tym zawsze bardzo dużo miłości, jestem przekonana, oczywiście, bo tę więź między wami czuć. Jak jestem zły, to mówię dobitnie Maria i ona wtedy wie, że jestem zły. Ale Maja w ogóle w tej książce jawi się jako taka fantastyczna nastolatka, zaangażowana bardzo mocno na przykład w działalność też polityczną i pisze w którymś momencie, bo tak jak wspominaliśmy, ta książka jest pisana przez ciebie i przez twoje dzieci, o tym, że ma taki gen polityczny po tacie i ona jest faktycznie bardzo mocno wkręcona w taką rzeczywistość. Więc powiedz, jak się spodziewasz, w którą stronę ona taką zawodową pójdzie? To już jest mniej więcej jakiś kierunek wytyczony, w którym ona zmierza? Bo to myślę, że jest bardzo ciekawe obserwowanie z punktu widzenia ojca, kiedy nagle masz partnera do rozmowy, już nie dziecko. Partnera do rozmowy i do sporów, bo mamy nieco różne poglądy polityczne z Mają, i to jest fajne, kiedy rozmawiamy, przedstawiając nasze argumenty. Tu Państwo widzą zdjęcie Mai podczas protestów ruchu Black Lives Matter i protestów antyrasistowskich, które przelały się przez Stany Zjednoczone po śmierci George'a Floyda, po tym dramacie, który się rozegrał w Minneapolis, w stanie Minnesota. I Maja jest zaangażowana w działalność czarnoskórych, Stowarzyszenia Czarnoskórych Uczniów swojego liceum. Również jest zaangażowana w działalność młodzieżówki jednej z partii politycznych w Stanach Zjednoczonych. Są dwie, więc łatwo się domyślić, której. I ona bierze udział w dyskusjach politycznych u siebie w szkole. Ona również czyta gazety. Proszę Państwa, 17-latka czyta gazety, oczywiście nie papierowe. Pewnie by nawet nie wiedziała, jak się za to zabrać, ale czyta je na stronach internetowych tych gazet. Ogląda debaty prezydenckie, dyskutuje później ze mną na temat tych debat i ja wiem, gdzie ona pójdzie, nie dlatego, że ja to wymyśliłem, tylko dlatego, że ona mi powiedziała, co ona sama wymyśliła. Ona chce iść na prawo, a później chce w sposób aktywny włączyć się w życie polityczne, w działalność polityczną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kiedyś Marysia parę lat temu powiedziała mi, że chce być dziennikarzem i ja byłem strasznie dumny z tego. I ona mówi, nie, tato, ale to nie z twojego powodu, to z powodu Wolfa Blitzera. No i... Zrobiło się dziwnie. Ona podeszła i mówi, nie, tato, ja wiem, że ty jesteś dobrym dziennikarzem, ale to Wolfa Blitzera podziwiam. No, trzeba takie słowa też przyjąć, słuchaj. No, ale zastanawiam się, czy Maja w ogóle w swojej wizji przyszłości przewiduje powrót do Polski, bo spodobało mi się to, co Janek powiedział, zapytany, gdzie chciałby żyć. Powiedział albo na Hawajach, albo w Polsce. Więc Janek w takiej perspektywie przyszłości zakłada, że może na przykład mieszkać w Krakowie czy w Warszawie. Co na to Maja? Janek chce faktycznie wrócić do... Znaczy wrócić. On się urodził w Stanach Zjednoczonych. On chce się poznać, przeprowadzić, przenieść do Polski. Ten rok pandemiczny strasznie nam pokrzyżował nasze plany, bo z założenia robimy tak, że dzieci spędzają miesiąc, przynajmniej miesiąc, rok rocznie w Polsce. Po co? No po to, żeby po pierwsze Polska była ich krajem, nie tylko z takiej wiedzy wynikającej z dokumentów, ale żeby też po prostu czuły Polskę, czuły to, co się w Polsce dzieje, żeby dzieci były dwujęzyczne. Z tym jest problem, no przez to, że nie byliśmy w tym roku w Polsce. I jak Państwo będą słuchać audiobooka nagranego, no właśnie przez nas, to słychać ten akcent u dzieciaków, no bo nie byliśmy w Polsce w tym roku. Natomiast Janowi się po prostu w Polsce podoba. Maja z kolei zakłada, że będzie prawdopodobnie wiązała swoją przyszłość ze Stanami Zjednoczonymi. No, ona tu się ukształtowała i tutaj, i znowu mówię to z ogromnym podziwem, od już dobrych paru lat wykonuje wszystko to, co wykonać trzeba, żeby zdobyć taką bazę, dzięki której można się dostać do naprawdę dobrej uczelni. Więc ona to robi w sposób bardzo świadomy, bardzo precyzyjnie zaplanowany, no i no, trzymam za nią kciuki.
Ja też trzymam, bo z tego co opowiadasz, jawi się portret takiej dziewczyny bardzo konsekwentnej, która ma plan na życie i marzenia zamienia na plan i krok po kroku realizuje tę sprawę z samochodem. To też jest naprawdę imponujące, żeby sobie odłożyć, a nie prosić od rodziców i to naprawdę trzeba się namęczyć po drodze, żeby swój cel zrealizować i podobnie z tymi planami na przyszłość. Słuchaj, wracamy do Florydy i chciałabym, żebyś Państwu wyjaśnił, dlaczego na Florydę mówi się w taki dość brutalny sposób poczekalnia Pana Boga. Floryda to jest stan, gdzie jest zawsze ciepło. Nawet jak jest zimno, to jest ciepło. Bo to zimno dla mieszkańców Florydy to jest 17 stopni Celsjusza. Pamiętam, jak byłem kiedyś w okolicach Orlando i wybrałem się na przejażdżkę taką łódką o szklanym dnie po super fajnym jeziorze, w którym mieszka mnóstwo aligatorów i przez to szklane dno można sobie podziwiać aligatory o takie jak na przykład ten, które gdzieś tam są nisko. I ta pani opowiadała z przejęciem, jak to kiedyś tam właśnie padał śnieg. Ja spytałem, okej, kiedy? Ona powiedziała, w roku 1950 którymś tam. Tam po prostu nie ma śniegu, tam jest ciepło. I dlatego Amerykanie z tych zimnych miejsc, z Nowej Anglii, z Nowego Jorku, z Chicago, gdy przechodzą na emeryturę, sprzedają swoje domy, które tam mają i przenoszą się na Florydę. I stąd najbardziej, najszybciej, najdynamiczniej rosnącym miastem na Florydzie, czy też w zasadzie już teraz takim kompleksem miasteczek, jest coś, co się nazywa The Villages. To jest coś założone od podstaw z myślą o tym pokoleniu, które jest już na emeryturze. To jest taki kompleks dzielnic, miasteczek, właśnie dla emerytów i tam trzeba mieć 50 plus, żeby w ogóle móc tam zamieszkać. Czyli no ja już się w zasadzie tam mogę kwalifikować tak powoli, powoli. Powoli, jeszcze się tak nie śpiesz. No to dobra. No i stąd jest takie brutalne określenie. No to przenosimy się teraz na Hawaje. Przyznam ci się, że z dużą przyjemnością bym się tam teraz teleportowała. Aloha. Zacznijmy od tego, co się kryje za tym słowem i jeszcze do tego słowa dorzucisz pewien bardzo charakterystyczny gest. Aloha, shaka, czyli gest wyrażający aloha, wyrażający tego ducha Hawajów. Hawajski spokój, hawajskie podejście bez stresu do życia. To też znaczy cześć, dzień dobry, ale generalnie to znaczy życie w duchu aloha, czyli życie w zgodzie z naturą, w zgodzie z rytmem natury. I ja zawsze o tym mówię, bo to jest coś absolutnie, absolutnie dziwnego w moim przypadku. O, proszę, Koolina, jeden z atoli Koolina, przecudne miejsce, ale o tym za chwilę. Ja żyję szybko. Od 30 prawie dwóch lat jestem dziennikarzem newsowym, czyli żyję szybko, żyję ciągle w napięciu. Natomiast po przylocie na Hawaje orientuję się jakieś 2-3 dni później, że nagle przestaję nerwowo sprawdzać co chwilę telefon i skrzynkę mailową i SMS-y. Że przestaje sprawdzać doniesienia agencji informacyjnych. Ba, przychodzi taki moment, że ja nie wiem, gdzie odłożyłem mój telefon. I to jest właśnie wejście w tego ducha aloha. No a jak można nie wejść w ducha aloha, kiedy w szczycie sezonu turystycznego, to jest zdjęcie zrobione w szczycie sezonu turystycznego. Proszę popatrzeć, gdzie są parawany, gdzie jest wojna o miejsce na kocyk? Nie ma, nie ma. Tam jest pusto, tam jest cicho, tam jest spokojnie. Bardzo mi się spodobała też opowieść odnośnie Hawajów, no bo jak myślę Hawaje, to od razu mam w głowie takie stopulatki z pięknymi kobietami, z kwiatami za uchem. I dopiero dzięki Tobie, Marcinie, się dowiedziałam, że naprawdę ma znaczenie, czy ten kwiat jest za lewym uchem, czy za prawym uchem, bo kompletnie coś innego komunikuje, szczególnie płci przeciwnej. Dokładnie, dokładnie. Ja teraz kompletnie zapomniałem, za którym uchem co oznacza, ale za jednym uchem kwiat pulmerii oznacza jestem wolna, chętnie kogoś poznam. Za drugim oznacza jestem zajęta albo nie jestem zainteresowana żadnym smaleniem cholewek przez dżentelmenów, proszę dać mi święty spokój. I na to się faktycznie zwraca uwagę. Ja jak jestem na Hawajach,
to oczywiście sobie przypominam, co oznacza które ucho. Natomiast oczywiście Hawajczycy to doskonale wiedzą i w ogóle Hawaje i komunikacja na Hawajach jest pełna gestów. Przecież hawajski taniec, ten hawajski taniec składa się z gestów, których każdy coś oznacza, każdy coś mówi. To nie jest od takie sobie tańczenie i machanie rękami i udawanie, że to jest ruch fal wody. Nie. Każdy gest coś oznacza i ten cały sposób komunikowania się na Hawajach to jest taki właśnie język symboli, język gestów i to jest strasznie fajne. Ja nie będę udawał, że znam język hawajski, bo go oczywiście nie znam. Każdy turysta wie, co to znaczy aloha, wie, co to znaczy mahalo, czyli dziękuję. Ważne też jest słowo kapu, które oznacza generalnie rzecz biorąc nie wchodzić, trzymać się z daleka. Kejki to są dzieci, o ile dobrze pamiętam. No jest parę tych słów, które gdzieś tam mi się obiły o uszy. Natomiast to jest ciekawe, bo Hawaje są 50. amerykańskim stanem, natomiast rdzenni mieszkańcy Hawajów mówią po angielsku z hawajskim akcentem. To nie jest taki angielski jak w różnych innych rejonach Stanów Zjednoczonych, nie. Widać, że to dla tych rdzennych mieszkańców Hawajów jest ich drugi język. Teraz na pewno wszyscy, którzy siedzą z nami, Marcin, się zastanawiają, czy redaktor Marcin Wrona potrafiłby odtańczyć hawajski taniec. Ja widzę, że tutaj jest mocno gestykulacja, jest ruch bioder, więc ja myślę, że ty jesteś dobrym tancerzem. Jaka jest prawda? Prawda jest taka, że nigdy nie potrafiłem tańczyć. Nigdy nie tańczyłem. A próbowałeś? No to, zawsze siedziałem pod ścianą, udając, że mnie nie ma. No ale wyobrażamy sobie, że teraz podchodzi kobieta z, nie wiem, które ucho, no, ale na tym dobrym uchu strasznie prosi do tańca. Boli cię dalej noga. No nie, to ty musisz... Nie można powiedzieć, że się nie potrafi tańczyć, jeżeli się nie spróbuje. Ja nie wiem, drodzy Państwo, jeżeli spotkacie tego człowieka w Stanach, to proszę go zachęcić. Przyjdzie taki dzień. Skoro jesteśmy na Hawajach, to muszę cię znowu zacytować, bo to jest coś, co też robi wrażenie i pokazuje odległości. Sercu każdego mieszkańca Waszyngtonu bliższa powinna być Warszawa, a nie stolica 50. stanu, bo Honolulu leży ponad 500 km dalej od Białego Domu niż warszawski Pałac Prezydencki. To jest zaskakujące dla mnie podczas czytania. Dla ciebie to było oczywiste, czy też odkrywałeś podczas pisania tej książki rzeczy dopiero podczas robienia researchu, sprawdzaniu informacji, podczas rozmów z ludźmi? Gdy to pisałem, już o tym wiedziałem, ale lecąc po raz pierwszy na Hawaje, nie miałem pojęcia, że naprawdę z Waszyngtonu mniejszy dystans podróżnego dzieli między Waszyngtonem a Warszawą niż między Waszyngtonem a Honolulu. I tym, co jest ciekawe, na co mi zwróciła kiedyś uwagę Bożena Jarnot, ta nasza konsul honorowa na Hawajach, tak jest, ona mi powiedziała tak: Marcin, jesteś teraz dokładnie po drugiej stronie kuli ziemskiej. Gdyby przewiercić na wylot przez kulę ziemską z Warszawy, to byśmy się dowiercili na Honolulu. No i o tym najlepiej świadczy to, co widzimy na zegarze. To jest 12 godzin różnicy między Warszawą a Honolulu. 7 wieczorem w Warszawie, 7 rano w Honolulu. Równo 12 godzin różnicy. Wspomniałeś panią Bożenę Jarnot, polską konsul honorową na Hawajach. No, pani Bożena miała gest, wypożyczyła ci fantastycznego Lincolna. Tam były pewne niedogodności, ale powiedz, jak podróż tym Lincolnem wyglądała? Ten Lincoln to jest samochód, który sobą reprezentował ducha aloha. On był wolny, on się nigdzie nie spieszył. Co chwilę coś w nim nie działało, ale to zupełnie nie przeszkadzało w tym, żeby na pokładzie tego samochodu zwiedzać sobie wyspę Oahu, czyli tą właśnie, gdzie się znajduje Honolulu. W tym Lincolnie, starym Lincolnie, nie działała klimatyzacja, nie otwierało się jedno z okien. Był też, z tego co pamiętam, kłopot z otwieraniem którejś drzwi, no ale to nie miało najmniejszego znaczenia, bo znowu ten duch aloha, tak, czyli potężny, wygodny samochód, w którym siedzenia bardziej przypominają kanapy, a nie samochodowe siedzenia, to było wymarzone
miejsce, to był wymarzony środek transportu, z którego należy po prostu patrzeć na Hawaje. Pamiętam, wielokrotnie jeździłem tym samochodem, tym Lincolnem, drogą króla Kamehamehy, która prowadzi między jednym a drugim końcem wyspy. Można albo strzelić przez środek Oahu autostradą, no ale co to jest za frajda, że się jedzie autostradą, albo właśnie jechać wzdłuż wybrzeża wyspy Oahu, drogą króla Kamehamehy, powoluteńku, nie spiesząc się, czasem ciągnąc się za jakąś ciężarówką, czasem za jakimś traktorem. No super. Na Hawajach też zostałeś zapytany, czy na pewno chcesz zjeść loco moco. To pytanie sugeruje, że powinieneś się zastanowić, czy ta decyzja jest dobra. Co się kryje za hasłem loco moco? Za hasłem loco moco kryje się później miesiąc ostrej diety. Bo loco moco to jest takie danie. O, właśnie. Po kolei, patrząc na to zdjęcie. Powiem ci, że nie wygląda apetycznie. Ale jak to smakuje, no proszę cię, Weronika. Okej, najpierw mamy ryż. To jest kupa ryżu. Na tym ryżu widzą państwo, najbliżej nas, plaster boczku podsmażonego. Tych plastrów jest kilka. Na tym znajdują się podsmażone plastry mielonki. To jest prawa część ekranu, prawa część zdjęcia. Na tym plastrze mielonki znajduje się mięso z hamburgera. Na tym mięsie z hamburgera znajdują się dwa jajka sadzone. To wszystko jest polane gęstym, ale naprawdę gęstym sosem pieczeniowym. Ot. I smakuje, i jak rozumiem, wtedy psuje się waga, albo ta wskazówka pokazuje coś, co jest niezgodnego, coś, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Ale powiedziałaś hasło mielonka. To też było dla mnie kompletnie zaskakujące, że nawet jeżeli pójdziesz sobie do chyba najsłynniejszej sieci fast foodów, to tylko na Hawajach pojawiają się tam dania z mielonką, takie dania, których nie znajdziesz na przykład, nie wiem, na Florydzie, w Orlando czy gdziekolwiek indziej. Gdziekolwiek indziej, po prostu ich nie ma nigdzie indziej. W żadnym z 49 pozostałych amerykańskich stanów mielonka nie jest dołączana do dań w tej najbardziej znanej sieci amerykańskich fast foodów. Tymczasem tam na przykład na śniadanie na Hawajach można sobie zamówić jajecznicę z mielonką. A to, co państwo teraz widzą, to jest... To wygląda jak sushi z mielonką. No dokładnie, to się nazywa musubi. I jak moglibyśmy teraz wrócić do zdjęcia z puszkami mielonki, bo tutaj wszystko bierze się od kształtu puszek mielonki. Otóż to nie są okrągłe puszki, tak jak w Polsce. One są lekko zaokrąglone na bokach, ale one są takimi prostokątami, jak państwo widzą. Zatem po wyjęciu mielonki z takiej puszki, do tej puszki wsypujemy taki mocno rozgotowany ryż, wsypujemy go mniej więcej tyle i później go bardzo mocno ubijamy. Żeby on nam tam nie przywarł, to do środka dajemy zwykłą folię. Wyściełamy od środka puszkę folią, dajemy ten ryż, ubijamy i teraz przechodzimy do zdjęcia z właściwym musubi. Po tym, jak już sobie ubijemy ten ryż, plaster mielonki smażymy go w sosie. Podstawą tego sosu, szukamy, jest. Podstawą tego sosu może być albo białe wino, albo sok, albo jabłkowy, albo winogronowy. Ja zrobiłem to musubi z sokiem winogronowym. I teraz tak, taką podsmażoną w tym gęstym sosie mielonkę nakładamy na ten ubity ryż, zawijamy to wszystko paskiem glonów nori i gdy jesteśmy Barackiem Obamą, pakujemy to do kieszeni i idziemy grać w golfa na Hawajach, bo dokładnie takie coś Barack Obama bierze ze sobą, kiedy gra partyjki golfa na Hawajach. Proszę pamiętać o tym, że Barack Obama urodził się na Hawajach, urodził się w Honolulu, tam się wychował, on dopiero później przeniósł się do Chicago. Zatem to coś jest dla niego do dzisiaj no taką ulubioną przekąską, kanapką podczas partyjki golfa. Ani Maja, ani Janek zachwyceni tym czymś nie byli, zareagowali bez słów, wydając jeden prosty odgłos, bleh, i odeszli od stołu po wzięciu jednego gryza.
ja, żeby móc zrelacjonować w książce wrażenia z jedzenia musubi, zjadłem to całe, ale dobre to nie było. No to słuchaj, to może jest jakaś taka luka na rynku, żebyś ty przyjeżdżał z polską mielonką, która ma inny kształt, można wtedy, wiesz, zaaranżować kompletnie inne danie, może to będzie smakowało, więc ja widzę tutaj jakąś przestrzeń na to, żeby pole ten do rynek gastronomiczny. Po prostu, tak? Tak, ty możesz tam zaistnieć. Skoro jesteśmy przy polu do popisu, to tak jak mi się przypomniało, jak często przy filmach się pojawia taka adnotacja, że przy kręceniu filmu nie ucierpiało żadne zwierzę, to u ciebie też nie ucierpiało żadne zwierzę, ale ucierpiał garnek, bo podobno tak się zanurzyłeś w pisanie książki, że niestety, ale w pewnym momencie taki zapach dość specyficzny się zaczął unosić po domu. Został dom uratowany chyba przez Maję zresztą. Dokładnie. To był rozdział dotyczący Flyover Country. To jest ten garnek z resztkami gulaszu. Ja zawsze jak się znajduję w Chicago i pędzę do polskich restauracji na dobre polskie dania, po prostu. I jednym z nich jest placek po węgiersku i dlatego postanowiłem, że przepis na mój placek po węgiersku znajdzie się w książce. I kiedy ten gulasz miał się dusić, on się miał dusić, a nie palić, na maluteńkim ogniu pod przykryciem, no to tak jak nas uczyły mamy, prawda? Ja sobie postanowiłem, że zejdę do swojego gabinetu i będę pisał o tym, jak się to właśnie gotuje. I tak się rozpisałem, że kompletnie zapomniałem o tym, co się dzieje w kuchni. I w pewnym momencie zbiegła do mnie Maja z takimi oczami z przerażenia i krzyczała: tato, pali się, pali się. I kiedy wyszedłem z gabinetu, kiedy poszedłem do kuchni, no zobaczyłem kłęby siwego dymu. Faktycznie cały dom był po prostu zaczadzony tym dymem, dlatego ja szybko z tą patelnią wybiegłem do ogródka i zrobiłem zdjęcie. Dlatego ja myślę, patelnia... Teraz... Aha. Nie, przepraszam, skończ z patelnią, ale ja pomyślałam, że powinniście teraz w faktach przedstawiać Marcin Wrona siwy dym. Albo dokładnie. Marcin siwy dym Wroma. Dokładnie. Ale dzięki książce się dowiedział. Wszystko się nam zgadza, ale ty podobno byłeś wróblem w szkole i to wróblem pisanym przez U Otwarte. Skąd wróblem, się to wzięło? Tak, byłem wróblem pisany przez U Otwarte, dlatego że, no przecież wszyscy o tym wiemy, że czasy dorastania, czasy licealne to jest okres buntu i przekory. Wychowawczyni mojej klasy ciągle myliła moje nazwisko, gdy byłem w pierwszej klasie liceum. I ciągle zamiast Wrona mówiła wróbel, no i ten wróbel już został, ona się nauczyła, a cała klasa przejęła wróbla, a ja, ponieważ chciałem być oryginalny, to sobie wymyśliłem, że się będę pisał przez uzwykłe. O! I to też się przyjęło. No i tak to się buntowałem. Jeszcze były różne inne objawy mojego buntu młodzieńczego, ale może spuśćmy zasłonę. Zasłona milczenia, ale otwieramy kolejny rozdział i lecimy do Nowego Jorku. I piszesz tak, sami padliśmy ofiarą wielu nowojorskich stereotypów. Mówisz, tłumaczysz tę rzeczywistość nowojorską i tak się trochę kryguje, że nie chcesz wyjść na takiego pana profesora, który tutaj jakiś wykład przedstawia czytelnikom i tym samym się z nimi utożsamiasz, że bardzo łatwo wpaść w różne pułapki. No to kiedy myślimy Nowy Jork, to o czym myślałeś na początku, a jak teraz na hasło Nowy Jork reagujesz? No ja na początku oczywiście myślałem o samym mieście Nowy Jork. Dla mnie Nowy Jork oznaczał Manhattan z przyległościami. Nawet lata temu nie do końca uświadamiałem sobie te wszystkie Queensy, Brooklyny i pozostałe części Nowego Jorku, Staten Island i tak dalej. I trzeba było czasu, żebym zrozumiał, że Nowy Jork to nie jest tylko to, co Państwo teraz widzą, czyli to nie jest tylko Manhattan, ale to jest o wiele więcej. A później dotarło do mnie, że zaraz, moment, miasto Nowy Jork znajduje się na samiuteńkim południowym cypelku stanu Nowy Jork. Ten stan rozciąga się na północ. Stan Nowy Jork jest u góry. I w związku z tym, jak Amerykanie mówią, jadę do Nowego Jorku, ale nie jadą do miasta Nowy Jork, tylko do pozostałej części stanu, to mówią Upstate New York, co oznacza up, czyli właśnie tam u góry, czy ta górna, północna część stanu Nowy Jork. Co ma oznaczać jedno, jadę do Nowego Jorku, ale nie do miasta Nowy Jork.
Słuchaj, w międzyczasie tak zwanym znalazłam ten nasz kod dotyczący kwiatów za uchem. Za prawym uchem jestem wolna i kogoś poznam, za lewym nie jestem zainteresowana. Gdyby Państwo chcieli to uskuteczniać na przykład w jesiennej rzeczywistości Polski, można z liściem za uchem też pospacerować, bo już albo na głowie. Na głowie. Dokładnie tak. Słuchaj, to powiem jeszcze to, o czym piszesz, znowu Cię będę cytować, że w całym stanie Nowy Jork mieszka prawie 20 milionów osób w mieście, zaledwie oczywiście w tym kontekście, 8,5 miliona mieszkańców, no ale nie moglibyśmy odbyć podróży po Stanach, gdyby nie wodospad Niagara, do którego nas też zapraszasz. I słuchaj, piszesz o niezwykłych ludziach, co ludzie potrafią nad Niagarą, o tak, trzeba zrobić przerwę, wyprawiać. Więc co tam się wyprawia? Nad Niagarą wyprawiają się rzeczy niesamowite, bo Niagara przez to, że no jest tak niesamowicie pełna żywiołu i siły, powoduje, że chce się zmierzyć z tym żywiołem. To nie jest wodospad, który jest bardzo wysoki, ale to jest wodospad niebywale szeroki i niebywale właśnie ten żywioł jest burzliwy. W związku z tym co chwilę ktoś, czy to w beczce, czy to na pompowanych dętkach, chce spróbować przeżyć, chcę powiedzieć, spłynięcie tym wodospadem. No tam trudno mówić o spływaniu, no to po prostu się płynie, a później się spada i tyle. Ale na przykład są też śmiałkowie, którzy na linie rozpiętej nad tym wodospadem przechodzą ze strony amerykańskiej na stronę kanadyjską, bo trzeba pamiętać o tym, że Niagara znajduje się dokładnie na granicy między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą. W związku z tym tych śmiałków jest tam mnóstwo. Swego czasu były dwa muzea poświęcone tym śmiałkom, jedno po stronie kanadyjskiej, drugie po stronie amerykańskiej. Teraz z tego, co pisząc książkę sprawdziłem, jedno z nich tylko działa, ale to się może zmieni, jak minie okres pandemiczny. I tam można właśnie zobaczyć te wszystkie przeróżne, dziwne konstrukcje, w których ludzie starają się pokonać ten wodospad. Natomiast ja każdemu polecam to, aby wybrać się na jedną z najstarszych atrakcji turystycznych w Stanach Zjednoczonych, czyli żeby wpłynąć statkiem no prawie że pod ten wodospad. On oczywiście nie wpływa, ten statek, pod ten najostrzejszy strumień wody, no po prostu by zatonął. Natomiast ci kapitanowie tych statków doskonale wiedzą, gdzie można podpłynąć, jak blisko można podpłynąć, żebyśmy naprawdę poczuli ten żywioł na sobie. Gwarantuję Państwu jedno, każdy z Państwa po takiej wyprawie wróci przemoczony w 100%, bo ta woda tworzy taką mgiełkę wodną i czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy po prostu kompletnie mokrzy. Owszem, oni dają takie specjalne poncza foliowe, które sobie można założyć, no ale co to za frajda, no? To przecież to żadna frajda być w takim plastikowym czymś i patrzeć z plastikowego czegoś na wodospad Niagara. No lepiej być bez tego czegoś i też trzeba pamiętać, że telefon może zamoknąć albo aparat fotograficzny. To są konkretne rady, które sobie proszę wziąć do serca. Marcin, w tej książce opowiadasz o Ameryce, ale też opowiadasz między wierszami przy okazji też o tym, jak wygląda praca korespondenta, praca dziennikarza, który ma relacjonować na żywo najważniejsze wydarzenia, które mają miejsce na świecie, w twoim przypadku w Stanach Zjednoczonych. I wprowadzasz nas do gabinetu, do którego myślę, w którym wielu chciałoby się znaleźć, czyli jesteśmy w gabinecie u Edwarda Miszczaka. Data jest bardzo szczególna i tak naprawdę pokazuje, że decyzje zapadają bardzo szybko i ty słyszysz: młody, co masz młody robić? I kiedy? Masz lecieć natychmiast. Tutaj nie ma pytań, kiedy, jak się przygotować do wylotu, skoro to jest atak z 11 września, atak na World Trade Center, bo o tym właśnie mówimy. My wtedy nie wiedzieliśmy, kiedy uderzył pierwszy samolot, co się dzieje, ale chwilę później już cały świat wiedział, że dzieje się coś, co no, zmieni losy świata. Zmieniło to losy świata i zmieniło to nasz świat, tak samo jak sądzę, ta pandemia, w której środku się teraz znajdujemy, też świat zmieni bezpowrotnie. I to była podróż dość niesamowita, no bo z jednej strony
autentyczny strach, obawa o to, co się stanie, jak dolecimy, a z drugiej strony no, trzeba tam dolecieć. Wszystkie połączenia między Europą a Stanami Zjednoczonymi zostały zawieszone. My koczowaliśmy na lotnisku w Niemczech razem z Maćkiem Knapikiem z TVN24 wtedy, teraz z Faktów TVN. Dolecieliśmy w końcu po paru dniach z Warszawy, musieliśmy wrócić do Warszawy i na pokładzie lotowskiego samolotu dolecieliśmy do Nowego Jorku i to jest coś, czego ja nie zapomnę nigdy. W pracy i generalnie w życiu podczas podróży. Marcinie, przez chwilę cię nie słyszę, więc zaraz mam nadzieję, że Marcin no to do zobaczymy, nas wróci. Państwo zobaczymy, czy wrócimy, uznać, czy nie wrócimy. Wrócimy, czy nie wrócimy. Jak jest z połączeniem. Nie wiem, czy... O, Marcin zaraz... O, wrócił Marcin. Marcin wrócił? A czy Marcin wrócił, mówi? Dobry wieczór. Marcin mówi, jak się go uruchomi, ja naciskam ten guzik i teraz Marcin kontynuuje. Powiedziałeś, że nie zapomnisz nigdy i w tym momencie... Tak. Została zawieszona sytuacja. Każdy z nas podczas podróży, czy też podczas pracy, no zwłaszcza takiej jak ta praca, którą ja wykonuję, ma takie sytuacje, w których zdarzają się obrazy, które odbijają się na naszym umyśle i one już tam zostają w naszym mózgu. I tym obrazem, który ja pamiętam z lotu do Nowego Jorku po atakach z 11 września, jest sytuacja, kiedy kapitan lotowskiego samolotu powiedział, że przeleci tak, abyśmy mogli zobaczyć ten Dolny Manhattan z góry. Dolny Manhattan, czyli okolice Battery Park, tam gdzie stały bliźniacze wieże, tam gdzie teraz stoi nowy World Trade Center. I ja nie zapomnę tej dziury w Manhattanie, dziury w Nowym Jorku, która naprawdę wyglądała jak krwawiąca rana, z której zamiast krwi ciągle wzbijał się taki słup dymu w niebo. I ten dym później jeszcze tam się wydobywał z tych ruin przez dobre parę dni. Ale właśnie to, co ja zapamiętałem, to nie moje pierwsze wrażenia, kiedy doszliśmy do strefy zero, kiedy już byliśmy fizycznie blisko tego miejsca, ale ten widok z góry, ten widok z samolotu i ta rana w sercu Nowego Jorku. Powiedziałeś teraz o jednej chyba z najtrudniejszych chwil, którą przyszło ci relacjonować, ale myślę, że teraz funkcjonujemy wszyscy w takim czasie, który na przykład dla Nowego Jorku był takim sprawdzianem tego, jak działa służba zdrowia. My możemy tutaj w Polsce narzekać na to, co się dzieje u nas, natomiast mam wrażenie, że Nowy Jork w obliczu pandemii pokazał ogromną słabość tego miasta. To było wręcz niewyobrażalne dla nas, na przykład oglądających te relacje z Polski, że miasto, które kojarzy się z bogactwem, z czymś, do czego pewnie wielu dąży, kompletnie sobie nie radzi z epidemią. Jak teraz wygląda, Marcinie, sytuacja? Wiesz co, to jest coś, o czym ja piszę w tej książce. To jest taka refleksja, którą ja mam już od wielu lat, ale dopiero ta sytuacja pandemiczna pokazała w pełni tę sytuację, nad którą ja się właśnie od lat zastanawiam. Otóż w Stanach Zjednoczonych służba zdrowia to jest przemysł, który ma przynosić zysk, po prostu. Ta służba zdrowia jest niewiarygodnie droga. Najdrobniejsza usługa medyczna kosztuje grube tysiące. W związku z tym ogranicza się liczbę łóżek szpitalnych, w związku z tym pobyty w szpitalach trwają dosłownie paręnaście godzin i jest pacjent odsyłany do domu. I nagle się okazało, że tych łóżek szpitalnych nie ma, kiedy trzeba ludzi kłaść w szpitalu i podłączać do respiratorów. Nagle się okazało, że ten najbogatszy kraj świata nie radzi sobie. Poradzono sobie z tą sytuacją w Nowym Jorku, wysyłając amerykański okręt szpitalny do Nowego Jorku, budując w Javits Center taki szpital polowy. No, my to znamy z polskich realiów, bo te szpitale polowe też u nas powstały teraz, ale one już wiosną były w Nowym Jorku i zresztą też w innych miejscach. I teraz Ameryka znowu stoi przed niebywale trudną sytuacją, bowiem wczoraj w Stanach Zjednoczonych z powodu COVID-u zmarło 2681 osób. 217 tysięcy wczoraj się zakaziło. 100 tysięcy jest teraz w szpitalach. Już w Kalifornii podzielono ten stan na 5 regionów i wprowadzono nowe obostrzenia. Jeżeli liczba łóżek w szpitalnych oddziałach ratunkowych spadnie do 15%, wprowadzany jest nakaz zostać w domu,
bo się znowu kończą łóżka szpitalne. No teraz trochę jakby założyłem inny kapelusz i zacząłem Państwu relacjonować to, co się dzisiaj dzieje w Stanach Zjednoczonych, ale to jest problem, z którym Ameryka sobie nie poradziła. Ameryka się przygotowała na tę drugą falę. Tak, Donald Trump wprowadził taki program 100 tysięcy respiratorów w 100 dni i on nakazał koncernom samochodowym, nakazał dekretem koncernom samochodowym przestawienie się z produkcji podzespołów do samochodów na produkcję respiratorów. I to zostało zrobione. Zatem Ameryka jest gotowa na tę drugą falę, ale nie miała czasu, żeby się przygotować w pełni. I znowu słyszymy o tym, że kończą się łóżka szpitalne. Ta rzeczywistość pandemiczna też została zawarta w kadrach, które znajdą Państwo w książce, no bo jest takie zdjęcie, którego w normalnych warunkach nie mógłbyś wykonać. Myślę o Janku, który stoi na Times Square, który jest po prostu pusty, wyludniony. Więc powiedz, czy miałeś też w sobie żyłkę taką dziennikarską dokumentowania miasta w szczególnym czasie, bo faktycznie nigdy wcześniej, myślę tutaj też o wielu miastach europejskich, nie tylko o Stanach Zjednoczonych, no miasta w ten sposób nie wyglądały. Powiem szczerze, to nie było zdjęcie robione w celach dokumentacyjnych. To było po prostu zdjęcie zrobione na Times Square na początku lipca tego roku, w południe. To jest weekend, to jest niedziela, o ile dobrze pamiętam. Tam powinien być tłum ludzi i ono później stało się dla mnie symbolem pandemii w Nowym Jorku. Później dopiero, to się często dzieje, że robimy jakieś zdjęcie, kręcimy jakieś nagranie albo coś przeżywamy, i dopiero później sobie zdajemy sprawę z tego, że to przeżycie staje się symbolem czegoś dla nas, prawda? Dla mnie właśnie symbolem pandemicznego Nowego Jorku stało się to zdjęcie. Widzą tutaj Państwo Janka. Janka w maseczce na kompletnie wyludnionym Times Square. Przy okazji Janek ma na sobie koszulkę Polish Hammer numer 13. To jest Polish Hammer, to jest oczywiście ksywa, jaką tutaj obdarzono Marcina Gortata. To jest koszulka od Marcina Gortata z jednego z wieczorów dziedzictwa polskiego, jakie on organizował, gdy jeszcze grał w NBA. Zatem stoi Janek w koszulce Polish Hammer na puściu tękim Times Square. Przypominam raz jeszcze, to jest lipiec tego roku, szczyt sezonu turystycznego, weekend, południe i tam nie ma nikogo. To teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy w tej naszej podróży wirtualnej, ale jednak zatrzymali się na chwilę w Los Angeles, tym bardziej, że odczarowujesz cały ten blichtr oscarowy. Po pierwsze, czerwony dywan nagle staje się burgundową wykładziną, ale powiedz też o całym otoczeniu, w którym odbywa się uroczystość, no ale też o takich swoich momentach, kiedy budzi się w tobie taki mały Marcin, który naprawdę jest podekscytowany, że obok jest aktor X, aktor Y, więc zacznijmy najpierw od otoczenia, czyli miejsca, w którym dochodzi do rozdania Oscarów. Jesteś na tym burgundowej wykładzinie, o tak. Ależ oczywiście, że mnie to kręci. Gdyby mnie to nie kręciło, to ten zawód przestałby być moją pasją. Mnie to kręci, że ja jestem w takim miejscu. To jest coś niesamowitego, kiedy się stoi na czerwonym dywanie, czyli burgundowej wykładzinie, bo a, nie jest to dywan, ale to jest wykładzina z rolki i ten kolor, jak twierdzą sami producenci tego dywanu, to jest kolor burgundowy Amerykańskiej Akademii Filmowej, dokładny odcień tego koloru i sposób jego produkcji jest objęty patentem i to jest ścisła tajemnica. Ale to jest frajda. Każdy z nas, każdy dziennikarz, który się tam pojawia, my możemy mieć dziesiątki lat doświadczenia, ale proszę mi wierzyć, że serce bije człowiekowi mocniej, jak stoi się w takim właśnie miejscu. To, co tam Państwo widzą za mną, to, co Państwo widzą za mną. Rzeczywistość się zmienia bardzo szybko. Ten taki trójkąt to jest wejście do Dolby Theatre. Tam później już rozpoczynają się te schody, które prowadzą do tej głównej sali, gdzie się odbywa Oscarowa gala. Zatem, gdy się stoi w takim miejscu, to naprawdę jest rewelacja. To naprawdę się czuje frajdę z wykonywania tego zawodu. No dobra, to się przyznaj, kto jest twoim takim absolutnym idolem, jeżeli chodzi o aktorów i aktorki za oceanem? Czyli masz okazję do takiej rozmowy jeden na jeden, możesz wybrać tylko jedną osobę, kto by to był?
Ale mnie teraz zamurowałaś tym pytaniem. A ja się przestraszyłam, że nam zerwało łącze, wiesz, bo była taka długa cisza. Na pewno chciałbym usiąść i porozmawiać z Tomem Hanksem. Z Tomem Hanksem miałem okazję być w takim dość wąskim gronie polskich dziennikarzy wtedy, kiedy Hanks otrzymywał malucha polskiego przekazanego, to jest właśnie Tom Hanks w maluchu, przez Bielszczan. Panią Monikę Jaskulską, prawda? I tak, i panią Monikę Jaskulską, która to wszystko zorganizowała. Mnóstwo wspaniałych ludzi się w to zaangażowało. Ja przypomnę państwu, Hanks robił sobie zdjęcia, jak był na Węgrzech, koło maluchów. Co gdzieś widział malucha, to sobie robił selfie i strasznie no, wyglądało, że mu się te maleńkie, jak na jego standardy, strasznie mu się te maleńkie samochody podobały. I on dostał takiego właśnie malucha. To jest zdjęcie zrobione przed rezydencją polskiego konsula, starą rezydencją polskiego konsula w Los Angeles. On przyjechał swoim samochodem, swoim dużym samochodem, a wyjechał z tej rezydencji naszym malutkim samochodzikiem i niebywale się cieszył. Więc z Hanksem bym pewnie chętnie porozmawiał. Podejrzewam, tak jak każdy dziennikarz w Polsce i na świecie. To, co mnie strasznie zauroczyło, to był moment, kiedy Brad Pitt pojawił się w sali wywiadów na tyłach Oscarowej gali i on powiedział, że jest strasznie stremowany i prawie, że tak spuszczał głowę, jest strasznie stremowany, bo on się strasznie krępuje, jak mówi do tylu ludzi, na niego ludzie patrzą i on nie wie, co ma mówić. Ja nie mogłem w to uwierzyć, ja siedziałem w jednym z pierwszych rzędów, miałem go prawie, że na wyciągnięcie ręki. Ja byłem stremowany i nie zgłosiłem się, żeby mu zadać pytanie. Natomiast on powiedział, że no tak, on strasznie nie lubi mówić, jak jest dużo ludzi, więc może z nim bym chciał zrobić taki wywiad sam na sam. Byłoby to fajne. Ale wspominasz też młodą polską ekipę w Los Angeles. Bardzo się cieszę, że piszesz między innymi o Elizie Rycembel. To jest fantastyczna dziewczyna. Ona jest tak super. O matko. Tak. Czym cię ujęła? Ona mnie ujęła tym, że jest totalnie bezpośrednia. Tak. Ona jest totalnie bezpośrednia, jest pomijając wszystko inne, po prostu przeurocza. I okej, okay. Nagrywaliśmy rozmowę w hotelu, w którym zatrzymała się ekipa twórców Bożego Ciała. Nagrywaliśmy tę rozmowę przy basenie. To jest basen, przy którym całą sesję zdjęciową miała Marilyn Monroe, która mieszkała to nie byle w hotelu jaki basen. Po drugiej stronie ulicy. Mogą państwo odszukać szybko takie zdjęcia stare Marilyn Monroe przy takim eliptycznym basenie, czarno-białe, ona w stroju kąpielowym, więc my przy tym samym basenie mieliśmy nagrywać rozmowę i ja w pewnym momencie się zorientowałem, że po drugiej stronie basenu jest dżentelmen nieco starszy niż ja, w samych kąpielóweczkach na leżaku i co, jak my się nie ustawimy, to ten dżentelmen znajduje się między panią Elizą a mną w naszym kadrze. I parcie zabieraliśmy, na szkło. I zabieraliśmy się już do tej rozmowy. Ja mówię, pani Elizo, ale on jest w kadrze. I przestawialiśmy się tak kilka razy i w pewnym momencie już po prostu nie wytrzymaliśmy. Dostaliśmy totalnej śmiechawy. Operator Marcin Wyszogrodzki po prostu przestał wyłączać kamerę. Już miał tego dosyć, bo co się zabierałem do zadania pierwszego pytania, ryczeliśmy znowu. I kiedy zaczęliśmy już wreszcie robić te rozmowy, okazało się, że pan postanowił sobie wędrować po okolicy basenu i znowu się znalazł blisko nas. I zrobiliśmy sobie z panią Elizą takie zdjęcie. Wyczailiśmy, gdzie ten pan się przeniósł po pewnym czasie, na który leżaczek i zrobiliśmy sobie takie niby selfie, jest pani Eliza, jestem ja i tak się ustawiliśmy, że ten pan jest między nami i sobie strzeliliśmy takie selfie. No mistrz drugiego planu najwyraźniej przez całe to nagranie, on dążył do tego, żeby zaistnieć. Słuchaj, ale skoro jesteśmy przy świecie filmu, to musimy trochę opowiedzieć o pani Joli Czaderskiej-Hajek, no bo to jest królowa tam, jeżeli chodzi o świat filmu. No jest. Jola Czaderska-Hajek jest, tak jak Bożena Jarnot jest nazywana przeze mnie naszą królową Hawajów, to Jola Czaderska-Hajek jest naszą królową Hollywoodu. Ona
w sposób idealny się tam odnalazła. To ona mi to opowiadała wielokrotnie, że jeszcze gdy była studentką, gdy studiowała w Krakowie, ona już wtedy wiedziała, głęboko wiedziała, że będzie mieszkać w Hollywood, że Hollywood będzie jej domem. I tak się też stało. Ona jest pierwszym i jedynym Polakiem, który jest członkiem Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej w Hollywood. To jest ta instytucja, która stworzyła Złote Globy. W związku z tym ta setka dziennikarzy, nawet nie cała setka dziennikarzy, którzy należą do tego stowarzyszenia, to są osoby głosujące na Złote Globy. Zatem ona jest jedynym Polakiem w historii głosującym na Złote Globy. Pani Jola, jak Państwo widzą na tym zdjęciu, ma w swojej rezydencji w holu głównym mnóstwo zdjęć, które robiła podczas wywiadów z wszystkimi. Mówię to z całą odpowiedzialnością za moje słowa, z wszystkimi gwiazdami Hollywoodu. Nie ma gwiazdy, z którą pani Jola by nie rozmawiała. I te gwiazdy, niektóre z nich ją dobrze znają, wiedzą, że jest ona osobą, powiem to delikatnie, mocno niekonwencjonalną i kupują ją dokładnie taką, jaką ona jest. To jest fantastyczne, że można być sobą i właśnie za to bycie sobą ludzie cię kupują. To i skoro jesteśmy jeszcze przy Los Angeles, to muszę cię zapytać o takie absurdy, które opisujesz. Piszesz między innymi o tym, że w rankingu jednego z magazynów Los Angeles pod względem korków i koszmaru na drogach jest absolutnym numerem jeden, ale zaskoczyłeś mnie bardzo, kiedy pisałeś o takich absurdach, że uruchamiano nawet połączenia lotnicze pomiędzy miejscowościami, które były oddalone od siebie o 54 kilometry. Jak to działało? Jest taka arteria komunikacyjna na zachodnim wybrzeżu, która, i to jest 405, o ile dobrze pamiętam, która jest no, główną arterią i wręcz aortą tego całego organizmu kalifornijskiego. I przyszedł taki dzień, kiedy się okazało, że trzeba zamknąć całą tę autostradę na dosłownie parę dni, żeby wykonać remonty, które tam muszą być wykonane. I mówiono wtedy o drogowym Armagedonie. Rejon Los Angeles wpadł w autentyczną panikę i doszło do tego, że między Long Island a Burbank, które tak naprawdę są częścią aglomeracji Los Angeles, uruchomiono połączenie lotnicze, tak żeby no, przeskoczyć nad tym miejscem, które zostało wyłączone z ruchu. Korki w Los Angeles, korki w południowej Kalifornii, to jest koszmar. I ja o tym piszę w książce Wroną po Stanach, ale powtórzę to raz jeszcze teraz. Jeżeli Państwo będą tam podróżować, jeżeli będą Państwo podróżować samochodem, to proszę sobie dokładnie wyliczyć tak swoją podróż, aby skoki pomiędzy miastami, czy też skoki pomiędzy częściami aglomeracji Los Angeles robić wtedy, kiedy nie ma korków. Czyli nie w godzinach porannego szczytu, nie w godzinach popołudniowego szczytu, bo gdy wpakujemy się w te korki w momencie szczytu, no to przejechanie z jednej części Los Angeles do drugiej może nam zająć kilka godzin. I to jest coś, do czego nie da się porównać polskich korków. Po prostu u nas takich korków jak tam nie ma. Całe szczęście, czyli tutaj mamy lepiej, przynajmniej jeden punkt możemy tutaj zaznaczyć. A i dużo jest tych punktów. O, no to słuchaj, to powiedzmy 3 punkty, tak jak, no właśnie, bo to jest bardzo znane hasło, że czasami z daleka widać więcej. My siedząc w jednym miejscu bardzo często na coś narzekamy, ale kiedy wyjeżdżamy i zmieniamy faktycznie swoje życie, myślę o tym, że wyjeżdżamy do innego kraju na rok, dwa, trzy, to pewne rzeczy zaczynamy doceniać, bo okazuje się, że nam się zawsze wydaje, że trawa jest bardziej zielona gdzie indziej. No to takie dwie rzeczy, które zobaczyłeś, dostrzegłeś dopiero z perspektywy Ameryki. Doceniłeś to, co jest w Polsce. W Polsce jest czysto. To jest raz. Tak. W Polsce jest jedzenie, które smakuje. Tutaj takie jedzenie kupowane no, w zwykłym sklepie spożywczym nie ma smaku, no po prostu. Więc w Polsce jest czysto, w Polsce jest dobre jedzenie i w Polsce jest wszędzie tak przeraźliwie blisko, że to się po prostu nie mieści w głowie. Dla mnie
oczywiście mówię po 14 latach spędzonych, mówię to po 14 latach spędzonych w Stanach Zjednoczonych. Ja będąc w Polsce przez 2 tygodnie, teraz, ostatnio, pojechałem z Krakowa do Gliwic, no, żeby spotkać się w wydawnictwie Editio, które wydało moją książkę, z Eweliną Burską, z Paulą Balkosz, które pracowały i pracują dalej przy tej książce. I kiedyś przejazd z Krakowa na Śląsk wydawał mi się wyprawą. A dzisiaj To jest bliżej niż ode mnie z domu do Bethesdy w Maryland. To jest naprawdę rzut beretem. Wszędzie jest blisko. Jak się zmienia perspektywa. Ale jest jeszcze jedna rzecz. O tym zresztą chyba rozmawiałam z Elizą, ale nie dam sobie głowy uciąć. Na pewno to była jedna z aktorek, która wróciła z Oscarów. Powiedziała mi, że to była osoba, która mi powiedziała, że była pierwszy raz w Stanach i że dla niej ogromnym zaskoczeniem jednak był ten ogromny kontrast i ilość bezdomnych na ulicach. To jest coś, czego bardzo często ludzie się nie spodziewają. Czy Los Angeles też jest takim miastem, gdzie ta bezdomność na ulicach najbardziej się rzuca w oczy? To jest przede wszystkim Los Angeles, to jest San Francisco, to jest Honolulu na Hawajach, ale Kalifornia głównie. To jest gigantyczny problem. W Los Angeles jest dzielnica, która się nazywa Skid Row, gdzie od dziesięcioleci już koczują na ulicach bezdomni. I to wygląda przerażająco. Kiedy sobie zestawiamy dwa fakty, no to, że z jednej strony mamy tych najbogatszych ludzi przemysłu rozrywkowego, i również najnowocześniejsze technologie, tu już myślę o Dolinie Krzemowej, która jest oczywiście trochę dalej. A z drugiej strony mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy żyją na ulicy bez dostępu do podstawowych środków higieny i jest to miejsce, w którym pojawiają się takie choroby, których wydawałoby się już od dawna nie ma. Żółta febra, dur brzuszny, one się tam znowu rozwijają. Dochodzi do coraz częściej do sytuacji, że funkcjonariusze policji zaczynają chorować na te choroby, które wydawało się, no, odeszły już gdzieś w nieznane, odeszły już do historii. Tak, to jest gigantyczny problem. I ja zawsze, gdy obsługujemy galę oscarową, staram się zatrzymać w takim hotelu, który znajduje się, ja wiem, 500 metrów od Dolby Theatre, i dojście, te kilkaset metrów od hotelu, w którym mieszkam, do miejsca, na które patrzy cały świat, to jest przeskakiwanie przez osoby leżące na chodniku, przez osoby, które no, tam prowadzą całe swoje życie. To jest trudne do wyobrażenia, że 100-200 metrów od czerwonego dywanu znajduje się skupisko osób bezdomnych, ale tak jest. To są takie kontrasty, które faktycznie trudno pomieścić w głowie, szczególnie kiedy człowiek ma kompletnie inne wyobrażenie kraju, do którego jedzie. Marcin, patrzę teraz na zegarek, rozmawiamy 1,5 godziny. Masz jeszcze chwilę czasu? A oczywiście. No to drodzy Państwo, ostatni kwadrans dla Państwa w takim razie z pytaniami, bo widzę, że Państwo się zasłuchali, pozdrawiają, ewentualnie komentują swoje też doświadczenia, wspominają na przykład pobyt w Nowym Jorku. Bardzo dziękujemy za te opisy. Pani Ania na przykład pisze o bezdomności w San Francisco. Bardzo smutna rzeczywistość, faktycznie w jednym z najpiękniejszych miast na świecie, jak mówi pani Ania. A właśnie, bardzo jestem ciekawa twoich spostrzeżeń odnośnie San Francisco, o Marcinie. Ja kiedyś usłyszałam od kogoś jako wielka fanka Lizbony, że bardzo by ci się tam spodobało, to jest taka amerykańska Lizbona. Byłeś kiedyś w Lizbonie, bo bym chciała, żeby ktoś mi potwierdził lub zaprzeczył, czy warto. No widzisz, Portugalia, Szwecja i Wielka Brytania to są 3 europejskie kraje, do których nigdy nie dotarłem. Okej, no to bez tych porównań. Ale to jest racja, to co pisze pani Ania. San Francisco dla mnie straciło mnóstwo ze swojego uroku w związku z tym, że tam jest po prostu brudno, przez to też, że jest mnóstwo bezdomnych i wielu z nich to są ludzie ciężko uzależnieni. Tam się też robi niebezpiecznie.
tam po prostu śmierdzi. I te dzielnice, teraz wyleciała mi z głowy nazwa tej dzielnicy, która była kojarzona z ruchem hipisowskim zawsze. No i sobie pewnie jej nie przypomnę. Ta dzielnica kompletnie straciła dla mnie swój urok. Ja pamiętam, gdy tam Castro, byłem po raz... tak? Castro to jest dzielnica gejowska. Tak. Mhm. Castro to jest dzielnica gejowska, ta słynna dzielnica, pierwsza taka dzielnica w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie narodził się, czy też został ukształtowany, o może tak to powiedzmy, no ten ruch, który dzisiaj doprowadził do tego, że małżeństwa osób tej samej płci w Stanach Zjednoczonych są legalne, potwierdził to Sąd Najwyższy i tak dalej, i tak dalej. Castro to jest jedna z dzielnic, też polecam odwiedzenie Castro. Bardzo fajna dzielnica, gdzie można też sobie właśnie prześledzić całą historię tego ruchu. Natomiast no, San Francisco niestety również traci część swojego uroku, no przez to, że nie potrafi sobie kompletnie sobie nie potrafi poradzić z tą potężną bezdomnością. Zresztą to też jest gigantyczny problem na Hawajach, gigantyczny problem w Honolulu, do tego stopnia, że słynna plaża Waikiki w pewnym momencie no, stała się w nocy wręcz toaletą publiczną dla bezdomnych, którzy na Hawaje przylatują z całych Stanów Zjednoczonych. Krążą wręcz takie legendy, że władze lokalne kupują swoim bezdomnym, nie wiem czy to prawda, bilety lotnicze w jedną stronę na Hawaje, żeby się ich po prostu pozbyć. Tam jest zawsze ciepło, więc tam jest mnóstwo bezdomnych i, no, i Waikiki, Honolulu przez to też tracą dużo swojego uroku. Marcin, patrzę na pytania do Ciebie. Pani Patrycja pyta, przeskakują mi cały czas, jestem tutaj. Pytanie do Pana Marcina, co było powodem wyjazdu do Stanów? No, dostałeś propozycję, ale to było marzenia. Tak, że ta propozycja, to też jest ciekawe, czy to wyszło od Ciebie, że dałeś znać w stacji, że jeśli byście rozpatrywali, kogo wysłać do Stanów, to jestem, czy to była propozycja, która padła z redakcji? Dałem znać i mnie zignorowano. I to był początek, to był tam 2000 któryś rok. Po czym nastał rok 2006, kiedy moja poprzedniczka na placówce w Waszyngtonie, Kasia Sławińska, którą niebywale cenię, do dzisiaj jesteśmy kolegami w redakcji zagranicznej Faktów. Kasia Sławińska postanowiła wrócić do Polski. I kiedy Tomek Sekielski o tym mi powiedział, że Kasia Sławińska wraca, ja pognałem błyskawicznie do ówczesnego szefa Faktów i powiedziałem mu, ja chcę. I on powiedział, okej. I nie wiem, kto był bardziej zaskoczony, czy on, czy ja. No w każdym razie tak to się stało. Ja marzyłem o tym, żeby, tak jak to mówiłem, żeby zacząć mieszkać w Stanach Zjednoczonych i pomieszkać tu przez chwilę, żeby zobaczyć, co to znaczy życie w Ameryce i żeby poczuć Amerykę, żeby stać się tym insiderem. No i to się stało. Kolejne pytanie do Ciebie od Pani Agnieszki. Od jakiego miejsca zacząć zwiedzać Stany, aby je polubić? Czyli faktycznie musisz wybrać taki stan, który powoduje, że robisz jedno wielkie wow i wiesz, że po prostu już jesteś uzależniony, jest magnes i będziesz tam wracał. Od jakiego stanu zacząć? Jeżeli chce się poznać Amerykę, to nie od Nowego Jorku, to nie od miasta Nowy Jork, absolutnie. Można sobie zrobić taki oto wypad, lądujemy w Nowym Jorku, spędzamy tam dzień, dwa, jedziemy do Filadelfii, to są jakieś 2 godziny jazdy samochodem, spędzamy trochę czasu w Filadelfii, przejeżdżamy przez Wilmington w Delaware i jedziemy do Waszyngtonu, to kolejne 2,5 godziny i później na przykład będąc w Waszyngtonie wyskakujemy sobie w okolice Doliny Shenandoah, Blue Ridge Mountains, Harper's Ferry, które znajduje się dokładnie w punkcie stycznym Stanów Zachodnia, Virginia i Maryland, żeby zobaczyć trochę więcej niż tylko same miasta. Można na przykład polecieć na Florydę i sobie zeksplorować Florydę. To jest bardzo fajne i to polecam. A taką pierwszą moją podróżą, którą ja odbyłem jeszcze jako turysta pod koniec lat 90., to było coś, co robi bardzo wiele osób, I to jest fajne. Lecimy do Los Angeles, są
bezpośrednie połączenia, a jeżeli teraz chwilowo ich nie ma, to pewnie po pandemii znowu będą, z Warszawy do Los Angeles. Tam wynajmujemy samochód, no i jedziemy albo patrząc na mapę w prawo, albo do góry. Czyli robimy takie kółko, które obejmuje Los Angeles, jazdę wzdłuż wybrzeża Pacyficznego, niesamowicie fajna trasa, docieramy do San Francisco, o którym mówiliśmy, z San Francisco przemieszczamy się przez parki narodowe, park sekwojowy do Nevady i później staramy się przez jezioro Tahoe przejechać, bo to jest super fajna miejscówka, radzę objechać to jezioro, tam są niesamowite widoki, niesamowite po prostu, to jest jezioro na granicy Kalifornii i Nevady, później przeskakujemy do Reno, nie radzę jechać do Carson City, bo tam, mimo że to jest stolica Nevady, nie ma nic po prostu, w Reno się zatrzymujemy na noc, w Reno też zbyt dużo nie ma i później proponuję choćby kawałek bezdrożami pojechać na południe, żeby dotrzeć do Las Vegas, a później z Las Vegas jedziemy do Los Angeles. Jadąc z Las Vegas do Los Angeles, proponuję, żebyśmy jeszcze sobie podjechali do któregoś z opuszczonych miast, tak zwanych ghost towns, które były miastami, o czym wspominałem, tworzonymi podczas gorączki złota. Jest takie jedno komercyjne, ono zostało zamienione w atrakcję turystyczną, ale jest fajne, bo jest dobrze utrzymane i sobie można zobaczyć, jak to wyglądało, takie właśnie fajne ghost town i później przez Barstow, o ile dobrze pamiętam, jedziemy dalej i dojeżdżamy do Los Angeles. Kolejne pytanie. Ale do się ciebie. Nagadałem, matko. No słuchaj, teraz oddech dla ciebie. Ja teraz przez chwileczkę tylko z pytaniem tutaj się wbijam. W slot oddechowy taki. Pani Anita, prosi cię, żebyś powiedział trochę więcej o takich wątkach edukacyjnych, jak sobie teraz na przykład radzą Amerykanie, jak to wygląda w ogóle edukacja na miejscu według ciebie. No źle to wygląda, bowiem w stanie Virginia, gdzie do szkół chodzą moje dzieci, od marca jest to tylko i wyłącznie nauka zdalna. I to po prostu wygląda źle, bo Janek mówi, tato, to jest takie nudne, że ja usypiam przy komputerze, a ja wiem, że się muszę uczyć, ale nie mam po prostu siły, bo głowa mi spada. I ja go rozumiem, bo siedzenie dzień w dzień po kilka godzin, od godziny 8 rano do 3 po południu przed komputerem, no wykończyłoby po prostu każdego. W tych szkołach, gdzie chodzą moje dzieci, usiłowano wprowadzić naukę hybrydową, czyli trochę osobiście, trochę komputerowo w ostatnich tygodniach, ale liczba zakażeń idzie gwałtownie w górę i z tego zrezygnowano. Otwierane będą teraz szkoły w Nowym Jorku z kolei. Przy czym tam wymogi są takie, że raz w tygodniu wszyscy mają być poddawani testom na COVID. A jeżeli się okaże, że liczba zakażeń przekracza tam jakiś określony procent, no to wtedy będzie przejście na kilka tygodni do nauki hybrydowej. Tutaj nie ma jednego systemu. Proszę sobie wyobrazić, że nawet w ramach jednego hrabstwa potrafi być kilka wydziałów edukacji i w każdym, na terenie każdego z nich nauka wygląda trochę inaczej. W innym momencie przerwę letnią rozpoczynają moje dzieci, a w innym momencie dzieci z hrabstwa obok, a jeszcze w kompletnie innym, na przykład na Hawajach, gdzie szkoła zaczyna się na początku sierpnia, więc nie ma tutaj jednego systemu. Państwo proszą jeszcze o podpowiedzi dotyczące parków narodowych. To zróbmy taką listę 3 najlepszych według ciebie. Na pewno ten park sekwojowy, przy czym ja pojechałem tam kompletnie bez świadomości, na czym polega potęga tych drzew. Wydawało mi się, że one są najwyższymi drzewami na świecie. One nie są najwyższymi drzewami na świecie, one są największymi w obwodzie, i jednymi z najstarszych. I na pewno park wulkaniczny na Wielkiej Wyspie na Hawajach, bowiem w tym parku wulkanicznym, nie wiem czy teraz po ostatniej erupcji nadal widać, zwłaszcza jak zapadnie już zmrok,
rozbłyski lawy w kraterze. To się wszystko zmienia, ta wyspa ciągle jest tworzona, te kratery, te wulkany tam ciągle pracują. Więc nie wiem, czy teraz to jeszcze widać. Podejrzewam, że tak, ale to jest coś niesamowitego. Zresztą w tamtym parku jest las paproci. Te paprocie są wielkości normalnych drzew. To jest coś niesamowitego. I polecam Państwu parki na Florydzie, zwłaszcza takie parki, w których można połączyć oglądanie rzeczy fajnych no, z dreszczykiem emocji, czyli z miejscami, gdzie są aligatory, bo tych aligatorów tam jest mnóstwo. Każdemu polecam to, żeby wsiadł na airboat, czyli tę płaskodenną łódź z takim ogromnym śmigłem z tyłu i te łodzie pływają po wodzie, która ma głębokość 1-2 centymetrów, a w tej wodzie siedzą aligatory i to jest coś niesamowitego. Pani Agnieszka jeszcze prosi, żebyś powiedział przynajmniej kilka zdań o Alasce. Alaskę znam bardzo słabo. Byłem w Anchorage i Anchorage nie zrobiło na mnie fajnego wrażenia. Później miałem jeszcze trochę czasu i z Anchorage postanowiłem pojechać do Wasilii, ale tutaj powód był prosty. Chciałem zobaczyć to miasto, w którym stanowisko burmistrza pełniła Sarah Palin, która później była gubernatorem Alaski, a później została kandydatką na wiceprezydenta u Johna McCaina. Więc chciałem zobaczyć, gdzie ona mieszkała, gdzie zaczęła się ta cała polityczna przygoda. I ta sytuacja była dość zabawna, bowiem wjechałem do Wasilii, zatrzymałem się gdzieś przy jakimś sklepie i zapytałem autochtona, gdzie jest centrum Wasilii. No i on mi powiedział, że tam trzeba prosto i w lewo. No pojechałem prosto i w lewo. No i dalej byłem w zasadzie na takich dość rzadko zaludnionych przedmieściach, no więc znowu kogoś zapytałem, gdzie jest centrum Wasilii. No i ten ktoś powiedział mi, że muszę się cofnąć i skręcić w prawo i dotarłem dokładnie do tego samego miejsca, w którym zacząłem, bo to było centrum Wasilii. I później jeszcze się wybraliśmy w stronę, z moim operatorem, w stronę lodowców, no żeby chociaż troszeczkę dotknąć tej prawdziwej Alaski. To jest moje marzenie, żeby wsiąść w pociąg. Są takie organizowane wycieczki kolejowe, gdzie mieszka się w pociągu przez kilka dni i ten pociąg jedzie przez taką prawdziwą alaskańską dzicz. Ja rozmawiałem kiedyś ze znajomą Amerykanką, która mi powiedziała, że oni sobie jechali tym pociągiem, nagle pociąg gwałtownie zahamował i zaczął w pewnym momencie cofać. Okazało się, że minęli kilka rodzin niedźwiedzi po drodze, no i maszynista postanowił, no to ja zatrzymam ten pociąg, cofamy lokomotywę, żeby sobie wszyscy te niedźwiedzie pooglądali. Taka Alaska to jest coś, czego chcę doświadczyć, ale jeszcze to jest przede mną. To ostatnie pytanie od Państwa dotyczące najlepszego miesiąca na podróż do Stanów Zjednoczonych. To pewnie też będzie zależało od stanu, do którego się wybieramy, oczywiście, prawda? To zależy od stanu, natomiast Amerykanie pewne rzeczy wykonują jak na komendę. Jak na komendę wszyscy idą w niedzielę do sklepu spożywczego robić zakupy na cały tydzień, czyli nie idzie się do sklepu spożywczego w niedzielę, bo wtedy jest tłok. Jak na komendę Amerykanie ruszają na wakacje w sierpniu. Sierpień to jest ten miesiąc, kiedy prezydent idzie na wakacje, kiedy kongres idzie na wakacje. W lipcu już jest, to jest początek tego szczytu turystycznego, szczytu wakacyjnego. Lipiec to są przede wszystkim przyjezdni z Europy. Dlatego ja nie radzę podróżowania w lipcu i w sierpniu, bowiem wtedy ceny w hotelach są najwyższe, ceny biletów na przeróżne atrakcje turystyczne są najwyższe, ceny połączeń lotniczych są najwyższe. Trzeba sobie sprawdzić pogodę w danym stanie, a w tym okresie, kiedy już kończy się ten szczyt, czyli wiosna, jesień, na przykład jeśli chodzi o Hawaje, no to nie zima. Dlaczego? Dlatego, że zimą na Hawaje wybierają się ci, którzy są w miejscach, gdzie jest zimno po prostu. Zimą na Florydę wybiera się cała Ameryka, która marznie, plus cała Kanada, która marznie. Zatem trzeba sobie to rozplanować, patrząc na długoterminowe prognozy pogody, żeby sobie wykombinować, kiedy jest najfajniej. Marcinie, to na koniec bardzo bym cię chciała, żebyś nam trochę uruchomił obrazy słowami, opisując swój dom i swoją codzienność. Zresztą w książce piszesz o takim przejmującym nawet dla ciebie momencie, kiedy zorientowałeś się, że hasło dom zaczynasz łączyć już z kowbojami, a nie z góralami. Więc powiedz trochę o tym domu i pokaż nam swoją codzienność. Otwórz takie drzwi, chociaż uchyl do niej.
To jest prawda. Był taki moment, kiedy jechałem ze stanu Tennessee i kiedy przekroczyłem granicę stanu Tennessee z Virginią i zobaczyłem tą wielką tablicę Welcome to Virginia, pomyślałem sobie, o to już jesteśmy w domu i to był dla mnie szok. Ja się nie spodziewałem takiej myśli, która mi nagle wyskoczyła i pojawiła się w głowie i to oznaczało, że o kurczę, mój dom jest faktycznie gdzie indziej. Tym moim miasteczkiem na przedmieściach Waszyngtonu jest Falls Church, a to jest miasteczko, w którym dzisiaj już mogę powiedzieć, mam grono przyjaciół. Z tym zaprzyjaźnianiem się z Amerykanami nie jest łatwo. Amerykanie w pierwszym kontakcie są wylewni i otwarci, ale później się okazuje, że to jest taka troszeczkę warstwa ochronna Amerykanów, że oni przez tę pozorną wylewność i otwartość starają się gdzieś tam chronić swoją prywatność. Ja dzisiaj mam trochę tych amerykańskich przyjaciół i oni są właśnie tutaj, właśnie są w tej mojej okolicy. I to miasteczko jest bardzo fajne, bo ono, gdy się tutaj wprowadziłem w 2006 roku, jeszcze miało ten taki małomiasteczkowy posmak małego amerykańskiego miasteczka. Ja całe życie twierdziłem, twierdzę i twierdził będę, że prawdziwa Ameryka to nie są te wielkie miasta, tylko właśnie te małe miasteczka, które są troszeczkę oddalone od szosy. I Falls Church miało ten posmak, no teraz niestety powstaje tutaj apartamentowiec za apartamentowcem, ale taka jest rzeczywistość wszędzie. I to jest miejsce, gdzie się czuję dobrze. To jest miejsce, gdzie się czuję dobrze, chociaż za każdym razem, jak jestem w Polsce, to mi się nie chce lecieć do Ameryki, a jak jestem w Ameryce, to tak tyle czasu w samolocie. Później ląduję w Krakowie i mówię, o, wreszcie. To mówimy o Stanach w Ameryce. Zastanawiam się, kiedy ty osiągasz taki błogostan, w jakich okolicznościach, czy jeżdżąc motocyklem, czy grając na basie, bo do tego też się przyznajesz, więc na koniec rozmowy o Stanach Zjednoczonych powiedz o takich momentach twojego błogostanu, kiedy ty po prostu czujesz się bardzo szczęśliwy. Ja praktykuję buddyzm tybetański od kilkudziesięciu lat i to jest jedna z metod. Inną z metod jest jeżdżenie na motocyklu, chociaż ja się do tego przyznałem w mediach społecznościowych. W sierpniu z własnej głupoty zaliczyłem wypadek na motocyklu, mój pierwszy. I do dzisiaj mam taki zwiększony respekt do tej mojej maszyny, ale gdy gna się na motocyklu przez no właśnie trasy prowadzące w górach, w lasach, to jest coś cudownego. A tutaj tych tras jest mnóstwo, tutaj naprawdę jest mnóstwo miejsc, które w zachwyt wprawią każdego miłośnika gór. Zatem to jest to, no i jest gitara basowa. Ja jestem kompletnie głuchy, ja naprawdę nie słyszę dźwięków, ale wychowałem się słuchając muzyki i biorę sobie tą gitarę, uruchamiam sobie taki program komputerowy, który pomaga mi zrozumieć, co mam zagrać. Na szczęście, gdy to robię, nikogo nie ma wokół mnie i nie ma nikogo w pobliżu, robię to sobie sam i jest to ogromna frajda i mnie się to bardzo podoba. To jak najwięcej takich momentów błogostanu ci życzymy. Nie wiem, czy czytasz te wszystkie komentarze, ale państwo ci wysyłają całą masę serdeczności. Ola, bardzo ci dziękuję, bo przecież Ola Lisek jest w Centrum Dowodzenia Wszechświatem i wrzuciła na koniec Ola. Fantastyczne zdjęcie. Marcin, masz gdzieś ten sweter świąteczny? Będziesz występował niedługo? Macie podobno taką tradycję, że te swetry trzeba przewietrzyć. Te swetry będę wyciągał no, za parę dni, one są o tam w skrzyni, te swetry będę wyciągał, zawsze jest odrobina problemu z tym, żeby Maja ten sweter założyła, nie ma się co dziwić, ma 17 lat, Janek go zakłada chętnie, bo on ma tutaj ma taką kieszonkę na napój. Pewnie w założeniu to była kieszonka na jakiegoś drinka mocniejszego, natomiast Janek sobie tam wkłada na przykład butelkę z wodą i chodzi z tym sweterkiem z butelką z wodą. Maja godzi się raz w roku ten sweter założyć, no żebyśmy sobie zrobili wspólne zdjęcie, tak jak wykonaliśmy w tym przypadku. Powiem ci, że po cichu liczyłam, że dzisiaj też będziesz w tym swetrze. No ale zobaczyliśmy przynajmniej na zdjęciach. Pięknie podsumował nasze spotkanie Piotr Gruszecki. Człowiek unieruchomiony przez wirusa podróżuje. Piękne spotkanie. Marcin, wszystko to twoja zasługa. Bardzo ci dziękuję, że byłeś dzisiaj naszym przewodnikiem po Stanach. To ja tobie dziękuję i państwu.
Bardzo Ci dziękujemy i jeszcze powiem jedną rzecz, że kończymy wspólne świętowanie, wspólnie z wydawnictwem Bezdroża, 20 urodzin, ale jeszcze jedna ważna rzecz, do 10 grudnia mogą Państwo bezpłatnie pobierać z bezdrożowej księgarni Travel Booki i tym samym podsycać cały czas w sobie taki apetyt na podróżowanie. Marcin, jakie Ty masz plany na dzisiaj? Bo my idziemy jakie spać, a Ty dopiero zaczynasz. Jest czwarta po południu. Coś będę musiał sobie zrobić znowu dietetycznego do jedzenia. Niestety, to będziemy sprawdzać na Instagramie, co dzisiaj jadłeś. Wielkie dzięki. Marcin Wrona, polecamy z całego serca i pozdrów bardzo gorąco od nas, zarówno Maj, jak i Janka, Wroną po Stanach. Polecamy. Dziękuję.